Zazwyczaj wygrywa faworyt, chyba, że ma pecha. Jaga miała kapsle mieć, a skończyły się w kasynie żetony. Grzeczek wygrał mecz, lecz w trzynastu został roczny. Z Legią prawie Darek z tak jak Śląsk, lecz kierę w tym wypadku. Akurat wstał Ci z zagłębia, chyba mnie zanudziliby na śmierć. A stal mielec była ok. rozsądna jak górnik Płacąca jak Wisła zwalnia cię mi pensja nie przyszła Dzień dobry, mamy nowe krzesła Bez sensu, nie? Co? Zobaczcie, jak ja jestem skamerowany. Dajcie na mnie kamerę. Bez sensu, nie? To przez te nowe krzesła. Zawsze byłem tak jakoś, nie? Nie, no bez sensu. No dobra, nieważne. Witamy w Lidze Minus. To jest program, w którym omawiamy kolejkę ekstraklasową. Była ona wstrząsająca. Naprawdę. Dlatego zacznę was przedstawiać i będę wam zadawał po pytaniu granicznym. Wojtku Kowalczyku, czy wolałbyś latać, czy być, yy, umie, umieć czytać w myślach? nie wie co odpowiedzieć, bo posiada do. te dwie umiejętności. Dobry wieczór. I co byś wolał? Z czego byś w życiu nie chciał rezygnować? Z latania czy z czytania z myślach? My co bym wolał? Kolejkę z Pucharowiczami. Okej. Okay. Jesteś już Jakub Białek z nami. Dzień dobry. Wolałbyś mieć milion dolarów czy trzy nerki? Milion dolarów czy trzy nerki? Myślę, że na czarnym rynku nerka kosztuje mniej niż milion dolarów, więc milion dolarów. Okej. Okay. I Mateusz Rokuszewski. Czy wolałbyś mieć za przyjaciela Jakuba Białka czy osamę Bin Laden? teraz <sum> odpowiadać na to pytanie, gdyż odpowiedź jest oczywista. Ja to może Bin Laden. Ale Bin Laden nie żyje. Po co ci taki przyjaciel? <sum> Majątek może po nim został. Dzisiaj miałem wielu wymyślonych przyjaciół. Jestem przyzwyczajony. Okej. Okay. Słuchajcie. Dzisiaj jeszcze wciąż nasz grafik jest na tym, na urlopie, więc będę operował timestampami I nie trzeba mi przypominać co dwa dni, bo ja je robię szybko. Ostatnio zrobiłem następnego dnia już, a dzisiaj zrobię dzisiaj. Bo wtedy kończyła się kolejka północy i ja byłem śpiący i ten. I, 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 i tak to się potoczyło. Czy miałem ja coś powiedzieć? Nie, chyba nie. Możemy jechać z tym, co mamy zrobić. Pias Gliwice ograł stal Mielec 4-0. I pytanie jest do Was takie: Czy problemy Piasta rozwiązały się, gdy Damian Kondzior wskoczył do pierwszego składu? Bo dwa mecze z nim w pierwszym składzie, dwa zwycięstwa. Czyli można powiedzieć, że tak jak wcześniej odchodził Felix, Walencja i tak dalej, to teraz trochę odszedł Kondzior, bo odszedł na kontuzję, ale wrócił i już jest dobrze. Potrzebujesz Kondziora, jeżeli masz Kondziora w składzie i w szerokiej kadrze. Ale potrzebujesz też Kamila Wilczka strzelającego gole. Dzisiaj mówimy o napastniku, który, po, no dobrze, w szóstej kolejce jeszcze jest, jeszcze jest dosyć szybko, ale no pierwszy hat-trick w ekstraklasie w tym sezonie. No to wiesz, szybko to poszło dzisiaj. Można powiedzieć, że oczywiście na początku gdzieś tamtego meczu jakaś była mordęga, stwarzały się sytuacje dla Piasta, no ale to przy takich zawodnikach, no to i przy tej drużynie. I w końcu, nie złym boisku, powiedzmy sobie jasno, nie tak, jak tutaj w czołówce mamy w piosenczce. to tak wydaje się, że chyba no, ten piast ze Mielec nie był w stanie dzisiaj sobie stracić punktów. No, to, to, to była taka przewaga i takich, że chyba w tej, w tej kolejce, nie wiem, czy jeszcze widziałem taką drużynę, która mogłaby się pochwalić, że nie miała jakichś problemów. Mi się wydaje, że dzisiaj piast nie miał żadnych, w tej kolejce może jeszcze Wisła, ale... Dopiero później, ale Wisła Płock mówimy. A drugiej nie ma, zapomniałem. A tak naprawdę, no wiesz, no, Kamil Wilczek, tak, to, jest, to jest zawodnik. To są pierwsze jego trzy bramki w tym sezonie, i on musi ciągnąć tą drużynę, dochodzić i kądzior do składu. No to wtedy masz jednak podstawy twierdzić, że ta drużyna będzie wszła w tym kierunku. No. Czyli wycofujesz się ze szkalonku piasta, Gliwice, które wygłosiłeś tydzień temu? Że. Że oni zawsze grają gówno i siedział i... Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że to... Poczekaj, no, jeżeli tak będzie wyglądał Kondzior, tak będzie wyglądał Wilczek, no to pamiętajmy, że tu ma... mówimy o dwóch zawodnikach, który... których chciałbym ślech Poznania nie ma. Yy... Dajmy na to, no. A, Wilczka, tam... A dobrze, no Wilczka, ale, ale, ale może tak, wiesz... I szak całkiem tak. I szak... No, ale A, wiesz, ale chciałem... 34-latek, Ale takich piłkarzy się nie Przed ja, wejściem oglądałem Ligę Plus Ekstra chwilę, bo jak się malowałem, słuchałem i tam Adam Majewski powiedział, że nie zamieniłby Sejda Hamolicza na Kamila Wilczka, bo ten jest młodszy i jest piłkarzem o innym charakterystyce. Ale ja muszę powiedzieć, że Kamil Wilczek zamknął mi mordę, zanim ją w ogóle otworzyłem, bo jak się przygotowywałem do tego programu, to sobie tak próbowałem ustalić, jacy napastnicy ligowi w tej chwili są w najgorszej formie na początku tego sezonu. Wyszło mi, że Kamil Wilczek w tych czterech meczach, które zagrał, no bo jeden pias miał przełożony, zagrał totalny piach. Nic nic nie zaprezentował, oddał jeden celny strzał i wyglądało to bardzo źle, ale miałem też zaznaczyć, że to jest Kamil Wilczek i pewnie w następnej kolejce wrzuci dwie sztuki i, e, i będzie to wyglądało lepiej. A tutaj już przed meczem, już w tym meczu Kamil Wilczek się spektakularnie przełamał, choć umówmy się, gdyby miał dzisiaj pięć goli po tym spotkaniu, to mogło się wydarzyć. I pewnie nie wystawimy mu za to spotkanie. No 10 właśnie dlatego, że trochę w sytuacji jednak zmarnował, między innymi dogranie Damiana Kądziora. Ja się zgodzę Paweł z swoim pytaniem, czy z twoim stwierdzeniem, bo Damian Kądzior już wtedy, kiedy wchodził na boisko z ławki w meczu z Zagłębiem oddał chyba trzy strzały. Tam piłka mu na tej nodze nie leżała, ale też zaliczał dośrodkowania. Był bardzo aktywny w meczu z Legią. Piaz był beznadziejny, ale od momentu, kiedy Damian Kądzior pojawił się na boisku, już trochę mniej beznadziejny. I o tym mówił też na przykład Kasper Tobiasz, że oni dawno nie grali z tak, znaczy grali z bardzo słabą drużyną do momentu, kiedy pojawił się Damian Kądzior. I rzeczywiście w tym pierwszym składzie no, chłop robi różnicę. Przypomnijmy sobie tydzień temu na Krakowi, no, wyłożył Wilczkowi do pustej bramki, ten nie trafił, tak nie trafił w piłkę. No to no to, to mówi samo, samo za siebie. W piłce nie ma pewniaków, ale, ale wydaje mi się, że Damian Kądzior jest bardzo blisko tego miana, i dlatego też żałuję, że władze lecha się zachowały tak, jak się zachowały. Znaczy, wyso, znaczy, i dlatego, dlatego też to mówię, że w momencie, jeżeli masz takich do dyspozycji: Kądziora i Wilczka, no to musisz brać pod uwagę, że Piast przy całej swojej obecnej karze. Musi grać skuteczniej, lepiej, musi wygrywać mecze, musi coś prezentować z przodu. Bo, wie, bo wiecie, wiele drużyn ściąga jednego zawodnika, dajmy na to, tak? który ma być w formie. No, Legia Carlitosa i mówią, to teraz Legia będzie strzelała bramki. No, jeden zawodnik ma to spowodować. A tu nagle, a tu właśnie Kondziora. Więcej, więcej ściągnęli przecież. ale nie, nie, ale, ale Carlitos, wiesz, robili, robili wiesz, no, wiesz, my, my znamy Carlitosa, po. Tak? tak, 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 ale nie, nie, mówimy do, do tej drużyny Karlitosa. tak? I do, dlaczego Kondzior po kontuzji wraca do składu, do dyspozycji? No i Wilczek też wiemy doskonale. Są napastnicy, którzy nie strzelą ci dwie, trzy, cztery, pięć kolejek i nagle wyglądają tragicznie, ale w pewnym momencie zadaje sobie pytanie dlaczego tak się dzieje tak? no wiemy zdajemy sobie sprawę i to co wracam do poprzedniego yy, yy, programu gdzieś że Pias na, na jesieni zawsze źle wyglądał No nie wiem czy będzie tak wyglądał bo dzisiaj troszeczkę chyba mi się wydaje zobaczymy w następnych spotkaniach bo dzisiaj chyba stan się rozleciało w obronie całkowicie w porównaniu z tym co grało do tej pory mhm. I, i, i to też spowodowało No ale no dobrze no, zdajemy sobie ze słabości albo z mankamentów Stali Mielecy i gdzieś tam zawsze typowanej do spadku, ale No dobrze, no dzisiaj Piast zagrał, to co miał zagrać, zagrać drużyna, która gdzieś tam na no, tą pierwszą szóstkę powinna zawsze walczyć, tak? A to... Kondzior, Kondzior jeszcze, jeśli mogę jeszcze dodać coś do tego tematu, ma fajną cechę, on w ogóle nie gaśnie. On ma bardzo rzadko przestoje formy, przynajmniej na tym poziomie ekstraklasowym, no bo wiadomo, że za granicą ze swoimi problemami się mierzył. No, w tamtym sezonie bardzo równo grał Damian Kondzior, a nie wiem, no takie tacy piłkarze jak Amaral czy czy Dani Ramirez, no bo tutaj najłatwiej jakichś takich odniesień lechowo-gliwickich szukać, no mają bardzo, bardzo nierówną formę i też Kondzior jest wszędowylski przynajmniej dzisiaj był wszędobylski, trochę go jest z prawej, trochę go jest z lewej, trochę go jest w środku i no, ciężko w ogóle znaleźć jakiś sposób, żeby go, żeby go zatrzymać, więc myślę, że to jest duży, duży plus, a też na potwierdzenie tego, że on się nie zatrzymuje, no miał taką sytuację chwilę przed tym, jak strzelił tego golat niemalże identyczną. Też dostał podobne podanie, był w podobnej sytuacji, miał podobną ilość miejsca i, i, i wtedy nie wykorzystał, ale no jakby nie załamał się i, i dalej cisnął. Też zresztą widać było, że cały, cały piast z Gliwice no chce, chce, już widząc, że, że ma tego rywala na, na deskach, chce go jak najbardziej dobić, żeby też poprawić takie morale w drużynie, pewność siebie, bo widać, że też się, siedzi w tych zawodnikach z Gliwic to, że oni po raz kolejny źle, źle za, zaczynają sezon. A czy jeśli chodzi o stal, to, to już jest taka logiczna rzecz, że do takiej stali powinniśmy się przyzwyczajać? No bo ciężko wierzyć, że oni będą w czubie tabeli, prawda? Ale ciężko też wierzyć, że będą dostawali w czapkę co tydzień 0,4, skoro tak dobrze zaczęli sezon. Wydaje mi się, że Piast Gliwice... Znaczy stal mielec. i tak ma na, w tym momencie sezonu więcej punktów niż zakładaliśmy. Pewnie niektórzy zakładają, że Stal może tyle punktów zdobyć przez całą jesień. A mm -hmm. tutaj ten wynik na początku sezonu jest tak dobry, że, że spokojnie, bo takie mecze muszą się tej drużynie zdarzać, skoro tej jakości jest mało, bo jest też coś takiego, że szukasz, kiedy nie idzie, jakiegoś impulsu z ławki. Czy dzisiaj Stal może realnie pomyśleć o tym, żeby znaleźć taki impuls na ławce? No, patrzę na tych zawodników i wydaje mi się, że nie. W jednym z quizów Śmieliśmy się, że nie wiemy, jak wygląda waszczuk. Dzisiaj on akurat, wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie piłkarsko wyglądał, ale tam jest, powiedziałbym, tak dziewięciu zawodników albo dziesięciu, tak, co do których mamy przekonanie, na pewność ekstraklasy początkowej. No to właśnie, no to. Tak, tak, im, im, na metę. im dalej w las, tym będą większe problemy, no bo pewnie dojdą do kontuzji, dojdą kartki i, za, i, 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 i zacznie się takie liczenie. Kogo i w jaki sposób stawić, żeby nie było tutaj widać żadnego ubytku? No, symptomatyczne, że jako pierwszy do wejścia na boisko dzisiaj był Leandro, który wszedł razem z Mateuszem Makiem. Leandro, czyli 38-latek. No, Jeżeli musisz się ratować, no to takim, takim piłkarzem no to raczej nie masz zbyt no, Ale wydaje mi się, że już trochę tak. myślał o następnym meczu Adam że mówiąc, robiąc zmiany, bo wiedział, że nie wygra, wiedział, że co najwyżej mogą strzelić bramkę honorową i, i już trochę zaczął przygotowania do meczu z legią w trakcie spotkania. Ale to, jest, ale to jest z jednej strony nie powalczył, tak, ale z drugiej strony zrozumiałe, zakładając to, że dzisiaj mówimy o Stali Mielec z tyloma punktami, które pewnie Mieś Legnica chciałaby, tak? Mówiło się na początku, na początku sezonu. Nie, Lech no to... Poznań by chciał ci znaczy, Lech, tak, ale jeszcze wiesz, pamiętaj, że Lech ma dwa mecze zaległe. To. Ale, ale i tak by... Kowal, jak zaczniemy <sum> to powtarzać, to stanie się memem. Ja... I o to nam chodzi. Słuchaj, pamiętaj, że tak mówiliśmy w zeszłym sezonie o Legii Warszawa. Ale nie, zak... nie, zakładając, tak, że Beniaminek poprzedniego sezonu znaczy jak tego sezonował w poprzednim sezonie rozwijający pierwszą ligę, wydawał się być takim kandydatem do spokojnego utrzymania. Już nie, mo nie, nie może patrząc na wyniki, że te wyniki nie, nie idą w grze. Stali Mielec idą w grze. No a wiecie, no y zawsze jest ta, y tak, y taka metoda i ogólnie za y zawsze takie, takie słówko w przypadku Adama Majewskiego się pewnie sprawdza. Ja wolę przegrać raz 4-0, mogło być nawet i 6. Raz, aby nie przegrywać 6 razy po... Albo cztery razy po 1-0, nie? dzisiaj mówimy, że Stalman jest, przygra mecz, ale jest cały czas w czołówce tabeli, tak? To nie jest jakiś... Jeśli inne drużyny chciały być jedną porażkę wysoką i być w czołówce tabeli, wiedząc o tym i mając ile punktów, bo ten te, te natężenie sezonu za chwileczkę nadejdzie, za chwileczkę, za chwileczkę jeszcze, jeszcze im zostało tam 10 dni tak? do, do uzupełnienia składów, którzy zdążą, kogoś tam ściągną, jakieś odpadki może wpadną, ale ewentualnie te punkty z początku sezonu są bardzo ważne, tak? To, to, to nie ulega wątpliwości, zawsze, zawsze były. Później nawet możesz sobie zrobić przerwę, bo pamiętamy, kiedy Wisła-Płock była liderem, ale okazało się, że przed spadkiem się musiał, prawie że się broniła przed spadkiem, bo też taką serię mieli straszną. Za Tak, 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 tak. Wydawało się, no, jak to, lider, tak? Pod, najpierw na serię, ale narób tych punktów i, i się bawi. Mi się wydaje, że stan jest przy tym składzie Wyciągną wnioski w ciągu tygodnia, sobie zobaczą, wiesz, dzisiaj w obronie wyglądali już e, gorzej niż w poprzednich spotkaniach i, 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 i to z Tak, tak, już to z wiesz, no słuchaj, możliwe, możliwe, że dzisiaj trafili po prostu właśnie na, wiesz, mieli pacharze na super dysponowanego napastnika, no bo wiesz, do tej pory im się to nie zdarzyło. Trzecia bramka ustawiła mecz, można tak powiedzieć. <laughs> Trzecia bramka, no tak, ale e, tak naprawdę oni dostali tego drugiego Gonga i w końcu coś stworzyli w ofensywie, był taki strzał ale... Bedeńskiego i zaraz, zaraz dostali trzecią i już nie było tej fancy. Tak, ale, ale Roki pamięci, że już chyba przed pierwszym się zanosiło tak na, na pierwszego szybko. No, tak, 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 nie... już, tak już tam było widać, że pias miał już tak, jedną, dwa gdzieś tam boczną siatkę, gdzieś tam z boku, no nie gdzieś tam. że nie jest statystyki rzutów rożnych, ale wydaje mi się, że pias tak, dość tak, umiejętnie tak. unikał stałych fragmentów gry, a to jest wiadomo najmocniejsza broń w no, ale ofensywa też nie funkcjonowała, no jeżeli po pierwszej połowie stal miała jeden strzał i to jeszcze strzał niecelny, Pias miał siedem strzałów, trzy celne i w zasadzie no Piast mógł sobie pluć w głowę, że, w brodę, że może nie tyle, że nie zamknął tego meczu, co nie zrobił sobie większej przewagi, która dawał mu komfort na drugą połowę. Bo tak stal, już tutaj mówiliśmy wiele razy w tym studiu, że w żadnej absolutnie, w żadnej sytuacji nie można lekceważyć. I nawet jak jest najgorzej i wydaje się, że nie ma szans, żeby się podnieśli z jakiegoś zna, to oni w jakiś sposób to robią. I tak po, po tej pierwszej połowie, jeszcze mimo że stal gra beznadziejnie, tak sobie myślałem, że oni na, w drugiej połowie mogą zagrać zupełnie, zupełnie inny mecz. No ale to też się nie wydarzyło. Tylko dwa rzuty rożne. No, tak czułem. To niedużo. To niedużo. Panowie, idziemy dalej, ponieważ spotkaliśmy się tutaj w jasnym celu. Muszę wam zadać pytanie. Czy Jozue oplu, bielicę? Nie no, to jest tak głupia w ogóle głównoburza. No nie wiem, no to, to jest... Gówno... Sąd w Zabrzu? Dobra. To jest gównoburza... Na poziomie tej premier Finlandii, która się ludzie oburzyli, tak, że najpierw. To jest no, niesamowite. No ludzie kochani. Kraj jest organem przez inflację. Martwimy się, że premier Finlandii tam jest jej ja bym... Finlandia to bliski nam kraj. Bardzo. Ja, ja bym wolał, żeby ktoś najpierw dał dowód. A później, żebyśmy grillowali. A tutaj grill się odbył z takim założeniem, że te dowody na pewno się jakoś znajdą. No tak. przecież tyle kamery jest na ekstrakcie, tylu fotoreporterów. Najmniej no, człowieka ktoś, to znajdzie się paragraf. Tak, ktoś to musiał przecież ująć w swojej kamerze. No, 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 no musi tak być. Żozułę. No, jest takie zdjęcie, które moim zdaniem wszystko wyjaśnia, bo ten. To schylenie się, że złe potrwało nie wiem, pół sekundy, może nawet, może nawet mniej, i jest takie zdjęcie, jak on krzyczy po prostu coś. Ma usta otwarte tak, na, tak bardzo. Ale jak się właśnie się. wyjaśniło, że tylko krzyknął, to była nowa relacja, że tą kartkę i wcześniej jeszcze powinien dostać, dziesiątkę wykończyli. Ale kartkę powinien dostać. To no to prawda, kar kartkę, bo kartkę zachował kartkę za to. się niesportowo, przy czym. Też trzeba powiedzieć, że to nie wzięło się z niczego, bo to ile na przykład musiał czekać na wykonanie rzutu karnego i tam się zakotłowało od piłkarza Górnika Zabrze, no to można powiedzieć, że w jakiś sposób został sprowokowany. Okej, okay, można bym powiedzieć też, że to jest pewna umiejętność, żeby takie prowokacje wytrzymać, ale no zachował się niesportowo. Generalnie tam jeszcze przed wykonaniem jedenastki odepchnął jednego, jednego z piłkarzy i tutaj pewnie, skoro sędziowie w takich sytuacjach często wyróżniają, Tutaj oczywiście, cudzysłów dwóch najbardziej aktywnych w bójce, czy znaczy w jakiejś przepychance. No, bójka to za duże słowo w jakiejś przepychance. No, to że za niesportowe zachowanie zaszło z żył na żółtą kartkę, co generalnie jest u niego dość charakterystyczne, no bo on często dostaje żółte kartki, ale, ale cała ta dyskusja rzeczywiście jest trochę no, przesadzona. Tutaj. Mm -hmm. No, jeszcze te, te, ta, ta kwestia użycia waru, gdzie wypowiada się i Lukas Podolski po raz kolejny negując w ogóle całą ideę technologii wideo w piłce nożnej, gdzie też po meczu trener Bartosz Gaul twierdzi, że no raczej by nie podyktował takiego, takiego karnego. No, Ewidentnie. Widzę, nie widzę tam wielkiej kontrowersji, w żadnej w zasadzie. Gdyby to była jeszcze taka walka o piłkę na zasadzie, obaj wyskoczyli i no, nie masz czasami co zrobić z rękoma w wyskoku i, i pasniesz kogoś w głowę, no to no to tutaj można by mówić, że, że bar jest pewnym nadużyciem. Natomiast jest taki ewidentny ruch ręki tak od dołu, zrobił taki ruch. I tutaj trafił Jędrzejczyka. Oczywiście, ja wiem, że Jędrzejka. Ja wiem, że Jędrzejczyk przesadził z reakcją, bo on został tak ledwo tak dopacnięty. Do no eee... Ale skoro Bord dostał czerwoną kartkę za eee, uderzenie. To ale nie porównywajmy tych sytuacji. A ja bym właśnie porównał. Ale w sensie, no bo nie mówię, że czerwona kartka, ale tu faul i tu faul. Znaczy no tak, jeśli chodzi o, o samą podstawę, czyli faul, no to jak najbardziej, ale no, sytuacja jest o tyle różna, że tej w walce o piłce się to wszystko wydarzyło, tak? A w przypadku Artura Borusa wyglądało to trochę inaczej to było rzeczywiście niesportowe. A my jeszcze pamiętam, że był tam w polu karnym, jeszcze był karny, tak? Nie, nie, był karny. No, 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 no to też był tak. karny. No, ale, ale, ale mówię, że. Nie no tak. Wydaje mi się, że kibice górnika Zabrze mają po tym meczu powody do zadowolenia, bo ich drużyna zagrała bardzo dobrze, trener wywiązał się świetnie ze swojej, ze swojej pracy. I tutaj pretensje też. Chyba do Jensena za to, że nie potrafił tego ciśnienia do końca, do końca wytrzymać, bo ta druga żółta kartka też w pełni zasłużona, tak bym to ujmował. A szukamy jakichś tematów zastępczych i podsycamy te antagonizmy warszawsko-zabrzańskie w tym wypadku, które jakąś tam historię, znaczy mają długą historię, ale też mają historię najnowszą związaną z, Luk z, Luk z Lukasem Podolskim między, między innymi. W tych meczach rzeczywiście jest gorąco, bo przypomnijcie sobie ten mecz w Zabrzu, kiedy sędziował Bartosz Frankowski. Tam chyba nie pokazał dwóch czerwonych kartek, jeśli dobrze, nie dobrze pamiętam. też działo się bardzo dużo, też końcówka była bardzo, e, bardzo gorąca. I tutaj generalnie wydaje mi się, że sędzia, poza tym, że nie pokazał żółtej kartki, że Zułew wybrnął ze swoich zadań bardzo dobrze. Kowal, jeszcze tak a propos właśnie tych wszystkich sytuacji. Zgadzasz się, czy masz coś do dodania? Ogólnie, słuchaj, ja coś ci powiem. Zacznijmy od meczu. No mecz był taki... To, to do meczu bym chciał przejść, pytam cię o złej i karnię. O złej karny. Ja pamięci, że już nie wiem, kiedy jest. Poczekaj, w jakiej, ja widziałem w tej kolejce ręka, też nie wiem, która jest tego. Słuchaj. Trojaka? Chyba tak. Mhm. Mówimy o. I to, I to jest. 20 metrów piłka leci, nie? Tak, tak. Ale tutaj też uważałbym na to. Biorąc pod uwagę. <gryw> wiem o tym. Słuchaj, no takie zachowanie Jędrzejczyka później, który leci i tam dobrze odepchnął, ten się przewrócił. No ale słuchaj. Gdyby to sędzia. Nie można zawodnikowi, pamiętamy, i, więc zastanawiamy czasami wybór sędziów na zasadzie tak, piłkarz Korony Kielce, który się właduje w kogokolwiek żółta kartka, a już na pewno najbardziej brutalnie grający, albo może tak, może nie brutalnie. Ja myślę, że Bali czerwonym został. Ale nie, nie, poczekaj, że bo Korona Kielce słynie z tego, że gra ostro. Gdyby napastnik Korony Kielce... Oj, uważaj się, bo pchasz się pod młyn leszko który mówił, nie, 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 niektórzy ale, ale, nie lubią Korony poczekaj. Kielce. Ale poczekaj, Bartoś... Bo Bartoś Piącz... A nie, Jezus, jak umiałem, zapomniałem. Nie, bo Bartoś, bo Bartoś Piączka jest... Tak, ee, robione ripostę miałem, Janczyka, za, nie, nie, robione Nie, no. Tak, świetnie. Na wersji Świetnie, serf, świetnie Co? Pod sobie pod teraz. Pod prysznicem. Szymon Janczyk, słuchaj mnie. Yy, gadaliśmy o, o, o faulach Korony Kielce i ty mówiłeś, że Korona Kielce jest liderem wśród fauli. A przed tą kolejką miała tyle samów żółtych kartek co Radomjak. Radom 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 <laughs> ale sprawdziłeś też o te żółte kartki z czego wynikały? potem może mieć nie. więcej. Potem, potem Radom jak ma, potem ma już więcej Radomjak, hmm. Bo dostał trzy, akro na jedną. Yy, no dobra. szykuje tekst na tydzień, to nie <laughs> sobie tak odpowiadać, co trzy znaczy, bardziej, i bardziej I bardziej mnie zastanawia, bo tak wartość piączka zawsze jest... Z tym, ale to, bo on się tutaj władował. Hmm. Piłkarze legi, tu się władował, że on gra tak, potrafi strzelić gola, świetnie gra głową, ale też jest najbardziej agresywny, czy też najbardziej ostrogającym napastnikiem. I, I wiesz, sędziowie często tak ze względu na opinię powodują to, że wyciągają fajnie kartki. No słuchajcie, no, zachowanie Jędrzejczyka w momencie, że wpada w zawodnika i go pyk. Słuchaj, to, to ten gościu jest bezkartkowy całe życie, tak? Słuchaj, jego zachowanie na boisku to jest jakiś, jakiś skandal. To, że nie potrafi już bronić, to, to mi już pokazał od trzech sezonów. To, że jest ymm, brutalem, to pokazał mi już od pięciu sezonów. Też, że się wygłupia, to też wiemy. Ale no, dajmy mu, czasami sprowokujmy, nie, to nie jest tak, że jak grasz w koronie kielce, to możesz być zawodnikiem brutalem, a Jędrzejczyk, bo w legii Warszawa i reprezentant kraju na nawałką na Mistrzostwach we Francji, to sobie na boisko może pozwalać. Wszystko robić, prowokować, kopać, uzałuszyć, ciągnąć, szczypać, później się władować, przewrócić zawodnika. Mi się wydaje, że tu jest, dla sędziów jest jeden i tak samo. O, uwaga, bo ja nie znam tych nowych foteli. Nie, nie, tutaj jest kieszonka taka, zobacz. I ona jest taka Ale nie, tutaj, tutaj bym zwrócił uwagę. Chociaż wiesz, dla mnie, ten, dla, te, dla, dla mnie ten mecz, dla mnie ten mecz mi się bardzo podobał. Nie, ale kolor, bo jeszcze zanim przejdziemy do meczu. Gdyby ja... Poniekąd się zgadzam, Jędrzejczyk na boisku jest strasznie antypatyczny, no poza nie, boiskiem no... pewnie jest sympatyczny, ale to... Ale nie, nie, no, nie ale nie, tak no. pamiętaj, tak. sędziowie z nim Mam nadzieję, że sędziowie z nim yy, do baru nie chodzą. I wiedzą doskonale, że on... Do baru to jak, czy do baru, bo... Do baru. Yy, oni wiedzą doskonale, że on na boisku i powinien mieć jeszcze gorsze obostrzenia... Niż piłkarze, taka, korony, ja piłkarze tego, korony Kielce. Nawet, bo, jeśli, bo dzisiaj, nawet nie, bo... jeśli to jest taki gość, to nie możesz mu przylać w mordę, jakieś jest naśrodkowanie Oczywiście, ale on się później nie musi władować w gościa, bo chce go przewrócić. No żółta kartka, tak? Jak no, no ale żółta było. kartka, tylko wiesz, dla mnie, dla mnie to nie jest żółta, tylko... To czerwona. Nie, ja, ja rozumiem... no gdzie? Przez to. Nie, ale poczekaj, ja rozumiem... No to dla ja... ciebie nie jest żółta kartka, to nie, co? bo, bo mi się wydaje, że na boisko wychodzi 22 piłkarzy plus trzech sędziów na boisko. I... Taka realność cielesna jest tylko wobec trzech sędziów, nie? Gdyby on to zrobił sędziemu, to jest czerwona kartka. I zawieszenie na pół roku, zgadza się? No a jakby zrobił w ślisk w sędziego. Ale, nie, to też nie, by kartkę, ale, to ale specjalny w, ślisk w sędziego widziałeś kiedyś? Przypadkowy może być, ale specjalny? Ale by go tak trącił, nie, To raczej naturalne, że zawodnicy ze sobą się no ścierają, dobrze. a z nie. Dobrze. Chodzi mi o samo zachowanie. On, 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 on co chwila powinien być wyrzucany z boiska. Zresztą on i tak nie pomaga legi w obronie. Tak? Jak już dobra, przejdźmy do meczu i tak dalej. Bo już mi się nie chce gadać na temat Jędrzejczyka, bo jego defensywka, granie w defensywie całej tej obrony na razie jest półśmieszne, Ja sobie obejrzałem skróty jeszcze raz później i, i, i co chwila słyszę, ale Mladenowicz fajnie zagrał bramkę na 2 do 2 głową, nie? Chciałem, chciałem no tylko przypomnieć. To dobra asystę. Co? asysta. Chciałem, ci, Ale chciałem wszystkim przypomnieć, no, że. To że... trzecia w tym meczu. Chciałem, nie, chciałem, chciałem przypomnieć, że chciałem przypomnieć, że on głową wcześniej coś idealnie zgrał, nie? I, tak. Jemu asysty nie zaliczają. Pytanie dlaczego? Nie, możemy nie. Słuchaj, pamiętaj, że w jednym z programów, znaczy w Kanale Plus, zrobiono taką tak zwaną kiedyś... się Jezielski w Kanale Plus zrobił asystę drugiego stopnia, tak? No. To zrobimy w naszym programie asystę do, do napastników. Asysty, dodałych. właśnie, jak jakiś no. piłkarz drużyny A poda do drużyny B. No. I mieliśmy z tego asysty. Tak, no właśnie o to chodzi. Dlaczego wpadamy na jakiś pomysł zrobienia asyst drugiego, trzeciego? Asysty no, alternatywna. Trzeciego nie zrobimy, bo to jest, był, już będzie już coś takiego. Ale nie. No. Nazywa się errors leading to goals. Ale to dobrze, ale nie, to, to, to po polsku możesz... Błędy prowadzące do błędy. A To nie tylko takie. Przestań, to nie różne to ten... błędy wpadają. Nie, nie, ale to wiesz, to ja fajnie... się nie zgodzę, że będziecie gra gasowało w tym sezonie. W moim zdaniem gra okej, okay, Spary Rose, na, na prawej obronie może znaczy, no tak, no mają ma, Mając ta, ma, ma takiego ananasa, no to nie, nie oszukujmy się jak Rose, tylko że pamiętaj, ta li, de, defensywa Legii Warszawa większa skuteczność, może Podolski od pierwszej minuty i ten, ten mecz mógłby już być zakończony po pierwszych 45 minutach i nie oddanie Nowaka, tak? No ale rozumiem, że Górnik Zabrze musiał oddać Nowaka do, do, do Rakowa i Podolski tu nie wychodzi, ale tak naprawdę no, wygląda... Sprzedał, Wy... nie oddał. Znaczy, no dobrze, sprze... ja wiem, dobrze sprzedał, ale, ale oddał, tak? Bo miał możliwość, pewnie może miał możliwość, tak? Nie wiem, finansowo, ale, ale to, nie, Górnik się naprawdę bardzo podobał w pierwszej połowie, w drugiej, no, oni sobie będą sobie za Rzucali, bo pamiętajmy te mecze Legia Górnik, to zawsze były gdzieś na tej zasadzie, że jak coś nie, kto, którejś drużynie nie szło. Pamiętamy zresztą ten mecz z poprzedniego sezonu w Zabrzu. No to mówię, tak, ten Frankowski no ta... prowadził chyba. No tak, ale tam też wiemy doskonale, że Legia została skręcona. Bramki na A dwa on ze... jeszcze wcześniej prowadził. Bramki na 2-0 nie powinno być, bo Podolski któryś strzelił pierwszym, bram... pierwszą bramkę wtedy Dobra, w ekstraklasie. No. no nie, nie, wtedy nie powinno być 1-0, później no Legia rok temu. Ale nie, tylko że te, te, te mecze Górnik-Legia to nie są od sezonu, jak przyszedł Podolski, czy od roku, czasu, czy tak dalej i tak dalej. One są od zawsze, one były od zawsze. Pamiętacie nawet, w którym ja występowałem i tytuł mistrzowski zdobyłem z Legią Warszawa, jak Górnik kończył w ośmiu? Paweł, wygrałeś piłkę? Nie wiem. Też no, nie wiesz. Ja grałem w piłkę, to, to wiem. Ale, <Sometime> no, ale to mówię. No. To, są, to, są, to są mecze, no ale to wiesz. No. Chciałem ci powiedzieć, że, że kiedyś... Ну, Вася. Gierek rządził tym krajem. Z Warszawy. <grym> z Warszawy. <grym> A oglądałeś film Gierek? Nie. Nie oglądaj, bo się zżygasz. Nie, nie. Czyli nie, Kowal. Nie ogląda. Jak, jak nie, do... no ja, nie, ja, my... do ciebie twój przyjaciel czasami nie. Nie, słuchajcie, śmieję się, powiedział, ale, ale powiem wam. że Kowal! Czy tego Artura Jędrzejczyka jeszcze angażować na mistrzostwa świata? Bo nie, mam... nie, 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 nie. W życiu, w życiu niebo... ży... nie bo. Sł Słuchaj, pan nie, powiedział, Kowal, ale wybieram pomiędzy Jędrzejczykiem Bieteską. Ja pierdolę. Co wtedy? Gdzie jest skarbonka? Nie jest tego się... nie wysłać. Ja aż takich problemów Czesław Pikczowicz nie ma, tylko kwestia jest właśnie o tego. Nie, ten mecz po prostu dla mnie był tak. Widziałem dużo mankamentów. Nawet jeżeli chodzi o defensywę Legii, że ona się gubi, to pamiętajmy, ten środek pomocy Legii za przeproszeniem też nic nie broni. To, że oni są tam fajnie porozstawiani, fajnie chcą ich grać i, i potrafią do przodu, to później w powrotach. Uhu, uhu. To tak byśmy wy w czwórkę wyszli, mamy kreatywność, ale do tyłu nam się nie chce biegać, nie? Nie, nie <laughs> wiem czy nie, <laughs> nie przesadziłeś z tą kreatywnością. No nie, nie, nie. Ale na pewno by nam się nie chciało biegać. No właśnie, pewno, o tak. to chodzi. Mniej więcej tak druga linia Legii wygląda. Wszyscy do przodu. Tak. Panie tak. no, technicznie, dużo zły na pewno nie jest najbardziej mobilnym zawodnikiem. Myślę, że Haratin też nie jest. No kapuszka, kapuszka w defensywie taki... po kontuzji też nie będzie zasuwał i nie wiadomo co robił. Jest, powiem Wam, duży problem i od tego się zaczyna gra. Chcę Was na... zapytać. Gra obrona czego nie dokona Runaj, to co zrobił z pogonią. Tak szybko nie poustawia tej drużyny, mając takich zawodników w środkowej strefie boiska. Bo ja to, ja to już zauważyłem nie po raz pierwszy. Tam, tam, wiesz, tam szybko trzeba wyjść na prowadzenie. Tylko problem w tym jest taki, że z górnikiem się nie dało. Bo dostajesz gonga, <laughs> mogłeś drugiego, ale nie dostałeś, to po przerwie dostałeś drugiego. I później jest jedna gra, tak? Bomba na pole karne, wrzutka i szukamy czegokolwiek. Staramy się raczej unikać takich sformułowań, że ktoś zjadł taktycznie kogoś, bo to może wszystko się rozbija o przypadek często w ekstraklasie, ale Mateusz jednak napisał coś takiego, ja to przeczytam, bo to jest dla mnie za trudne, żeby to zapamiętać. W rozegraniu Janicki wychodzi wyżej, ustawia się jako szóstka i dzięki temu górnik łatwo omija pressing. W obronie ofensywny trójkąt 1 plus 2 blokuje atak pozycyjny i legia ma problem z... Z wyprowadzeniem akcji. Bartosz, Gaul, duża klasa. O, czy... Boisko bez tajemnic. Zbyt, to... zbyt merytorycznie, <laughs> jak to <laughs> Czy wy no. się z tym zgadzacie? Znaczy, się czy, się tak. robi? Czy, znaczy, czy tam było jeden po 3,5? Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś wcześniej, że często przesadzamy, mówiąc o tym, że ktoś kogoś mocno przechytrzył, ale też wydaje mi się, że bardzo, bardzo rzadko mamy. E... Aż tak dobitny przykład, że trener wiemy za sobie że pieniądze i, i, i ma wpływ na danym konkretnym spotkaniu na obraz meczu. Bo jak ja zobaczyłem ten skład, no to tak lekko się zmieszałem, mhm. bo tam i Krawczyk na jako dziesiątka, jako ofensywny pomocnik, i dwóch, powiedziałbym, wahadłowych, i to takich pewnie, których nie oceniamy najwyżej w ataku też Wondo i kreckę. W środku i to wyglądało trochę tak, jak nie wiem, jakiś efekt maszyny losującej albo coś takiego, ale tutaj był konkretny pomysł. I o tym pomyśle też mówili: zarówno w przerwie Aleksander Paluszek, jak i po meczu Bartosz Gał, że. Wyszli z założenia, że legia jest dobra wtedy, kiedy może spokojnie rozgrywać sobie piłkę, co poniekąd łączy się z tym, co mówi Kowal, ale kiedy Legia jest pod presją, kiedy zaatakuje się ją, wyjdzie wysoko pressingiem, no to ona się bardzo mocno gubi i tutaj wykorzystywali ten. Znaczy realizacja tych założeń taktycznych była bardzo dobra. Wydaje mi się, że zabrakło już tego elementu, na który, na który trener często nie ma dużego wpływu, czyli skuteczności pod bramką, bo tam w kilku sytuacjach bardzo mocno zawahali się piłkarze, zabrakło lepszych decyzji, a też piłkarzy znamy tych piłkarzy konkretnie znamy z tego że Często nie podejmują dobrych decyzji, ale tak generalnie chciałem powiedzieć, że bardzo dużo się zaczęło w ekstraklasie mówić w tym roku o intensywności. O intensywności grania, nie wiem czy to nie jest słowo sezonu, że tak to ujmę, jeśli chodzi o ekstraklasę, bo często o intensywności mówiliśmy, ale często. To słowo padało w kontekście piłkarza wyjeżdżającego z Ekstraklasy do lepszej ligi i on się on mówił, na te, mówił o tym, że musi się zmierzyć z intensywnością, której nie zna. Teraz trenerzy, trenerzy często młodszego pokolenia podkreślają ten aspekt i dobrze, że to nie jest tak, że tylko o tym mówimy, ale też w niektórych momentach, w niektórych meczach, w niektórych drużynach po prostu widać to na boisku, tylko że tutaj dochodzimy też do kwestii tego, że ograniczeń piłkarzy czy też, bo i, jest taki w Bundeslize, tak? Jest jakiś próg fizyczny, poniżej którego piłkarze nie nadają się do Bundesligi, dlatego z Polski wyjeżdżają tam określo, określeni, określeni gracze. A tutaj intensywność w Rakowie jest dla nas rzeczą naturalną, bo Marek Papszont przez lata, czy też cały klub przez lata szukał piłkarzy, którzy będą wytrzymywać te obciążenia, a Bartosz Gał próbuje wprowadzić ten model gry bardzo intensywnej do piłkarzy, których po prostu ma pod ręką. I jestem ciekawy, czy oni będą to wytrzymywać w poszczególnych spotkaniach i też, czy będą to wytrzymywać na przestrzeni całego sezonu. To chyba moja najdłuższa wypowiedź w historii tego programu, więc nie zamilczę. Roki tak, tylko... się czasami intensywność, bo Intensywność w piłce nożnej jest różna. Intensywność w bronieniu polega na tym, to co górnik nie zaprezentował gdzieś tam kolejkę wcześniej, a, in, a intensywność jak wychodzisz na, na drużynę, gdzie każdy... Pamiętaj, no w, w głowie piłkarza jest zawsze to, że grasz do przodu. No jak zobaczyłeś taką dziurę, jedną, drugą, trzecią przy Łazienkowskiej. Trybuny fantastyczne, jak na okres wakacyjny 20, ponad 20 koła, tak? No to mówisz tak. Ha! Przeciwnik, mobilizacja. No ale słuchaj, no to piłka do przodu, to jedziesz, klepiesz, nikt cię nie atakuje, nikt ci ślizgiem nie zabrał piłki. Wszędzie luz. No, no to wszystko idzie, tak? Problem w tym, że jak później przyjedziesz i inna drużyna cię wykorzysta, tak jak ty to zrobiłeś sobie w Zabrzu kilkakrotnie, no to, to może się wykorzystać. Wiesz, fajnie się gra do przodu, w momencie, gdy nie jesteś faworytem, nic nie musisz zrobić. I wtedy, i, I wtedy ta intensywność idzie, bo idą do przodu. Pytanie, na ile czasu później, właśnie widzisz, jak później się w drugiej połowie, w końcówce spotkania, zrobiło trochę dla górnika chaosu, ten wynik, jakaś czerwona kartka i tak dalej, i, i te wrzutki w pole karne, stworzyło się tak, że ta intensywność spada do tego, że trzeba było co? Kopać po auta, kopać piłkę z pola karnego, nie było w stanie, te 2-0 nie był w stanie dowieść, nie? To jest ta intensywność. Mi się wydaje, że na tym. Na to, tak, tak, tak samo wiesz, no, to się naprawdę przyjemnie gra, jak ty nagle dostajesz tyle miejsca, co oni dostali przy Łazienkowskiej pierwszej po 45 minutach i zaraz po przerwie. No jazda, słuchajcie, no to Tylko, przecież. A właśnie nie, to, nie bo ja przy... czy... zakłada, że oni zobaczyli i zareagowali. No moim jadł. zdaniem, że oni z takim planem nie, przyjechali. Ale nie, nie. Plan tak, ale chodzi o to, ile ty sił masz więcej, jak widzisz tak, ty biegniesz w kierunku bramki rywala, on, ten, bram, ten rywal cię nie męczy. I jedziesz. Tylko gdyby tam jeszcze w tych kilku akcjach ofensywnych, wyjściowych troszeczkę była lepsza piłka do grana, no ten mecz byłby zamknięty wcześniej. Się nie udało, no to później dochodzi do męczarni, co czasami jest wiadome, tak? bo pojechałeś i mówisz, a nie, teraz to już dokończę ten mecz, broniąc, wykopując. To się jeszcze podwójna rewis. motywacja, gdy obejrzysz się za siebie i widzisz, że kibice drużyny Rywala uważają, że to twój kolega zatruł Odrę. No. <noise> poprzez no. poprzez wiodrze To też się możesz zmobilizować jeszcze bardziej. Nie, tak, ale ale, ale biorąc, biorąc to pod uwagę, tak, ta, ta intensywność. No, to, sami, to co, co górnie lepiej wygląda A bo też wyszkowałeś trochę ten aspekt pecha, tak? bo wypada Keckę, wypada Dadok. Nie, nie, nie on no, a tak, potem tak. nie masz slotu trzeciego. No, no, no że, to się zgadza. Bo, znaczy tam... masz trzeci slot i możesz tylko no właśnie... zareagować raz tak, w drugiej połowie. I to też wydaje mi się, że A abstrahując od tego, kto był na ławce Górnika, tak, że to mogło też mieć jakiś wpływ taki. Zawsze, ale, tak, ale zawsze biorę pod uwagę, że przy tylu problemach, tak, jedna kontuzja i za chwileczkę druga i gdzieś tam trzeba zmieniać skład, to za odwagę Górnika za przy Łazienkowskiej. Zresztą nikt nie powinien się bać grania przy Łazienkowskiej. Bo ale wiesz, to... przyjeżdża Piaz Gliwice... I a, no 00. No tak, 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 tak. No tutaj to, właśnie ta jest ta różnica, ale te, te inne. Już tyle drugiego. Ale jest nawet. to takie kubeł zimnej wody dla Legii. Bo już były takie, mam wrażenie. Ale os, wiesz, co wydaje tak, Słuchaj, to już nie jest tak, że to jest od poprzedniego sezonu, jak Legia miała problemy po europejskich rozgrywkach, pucharach, fazie grupowej, że mecz za meczem, kto chciał, to przyjechał, to wygrywał. Nie, no to dajmy, dajmy spokój. To już jest od, To się ciągnie od, od kilku lat. można wygrać spotkanie. Górnik już kiedyś wygrał i to w fenomenalnym stylu. I bez Podolskiego. Dzisiaj. Też można powiedzieć, że bez podolskiego. Ale z Jimenezem, Nowakiem ale... i Sobczykiem. No tak, ale, ale wiesz. Zabrzu już nie ma, słuchaj, ale Sobczyk nie, chyba nie, nie powiedzmy Albo do Grecji. Powiedzmy sobie gdzieś szczerze, tam, każdy tak. stadion gdzieś, hmm, to, to wiemy na, na przykładzie Lecha Poznań z poprzedniego sezonu, jest twierdzą, już nie jest, no już w tym sezonie jest więcej porażek niż w całym poprzednim, tak? U siebie. No, ale trzy razy więcej. Trzy razy więcej. No <laughs> widzisz. No to był twierdzą jest dalej. Twierdno. Nie wiem, czy ja będę kontrowersyjny, chyba nie, ale przy, przy transferze jednego dobrego stopera. Legia ma skład na mistrza. Ale czy Nawrocki, to jego powrót do gry liczy, jako transfer na przykład? Czy jeszcze kogoś? No, no właśnie, nie, jeszcze kogoś. Pamiętam, że nawet... Jaka... Chciał ale z... nie ale co, co, co to znaczy, że ma skład na mistrza? Że... Znaczy... Uważasz, że twoim zdaniem Legia zdobędzie mistrzostwo? Jeżeli będziemy. Nie, się... że, że to nie będzie żadna sensacja. Nie. Że, nie, no teraz jest w gronie takich powiedzmy... Byłaby sensacja. Czterech ma... drużyn, które na ten moment ja bym postrzegał jako kandydatów do tego mistrzostwa. Bo tam był dał też Raków. I ogólnie jeśli laków nie będą grały w, faworyt. w puchar. No tak, jeżeli sobie do Pucharów, no to wiadomo, że Puchary trochę nie pomagają na ligowym gruncie. Jest tam też pogoń, i mimo wszystko Wisła Post, która no, za, za, ma taki początek sezonu, że nie wypada jej lekceważyć, natomiast na dłuższym dystansie pewnie nie będzie punktować i grać tak, tak rewelacyjnie. I tam też jest, jest Legia. A, Ale no ciężko to dzisiaj to wskazać inaczej. takie numery, Legia ta poza meczem po z Piastem Grybice zagrała jeden mecz, cały dobry. Bo moim zdaniem, do tej pory to były dobre połowy. Albo dobre okresy, czy dobre końcówki, tak jak teraz w spotkaniu z górnikiem zawsze. Zawrze. No to się zgadza, ale patrzysz na te nazwiska, szczególnie tej tercji ofensywnej, to wygląda dobrze. No, wygląda całkiem dobrze, ale wydaje mi się, że no, ja lepiej postrzegam w tej chwili jako trzecią, czwartą, piątą siłę ligi. Okej. Okay. Jeszcze a propos Bartosza Gaula, fajne jest to, że on potrzebuje bardzo mało czasu na to, żeby ten swój pomysł taktyczny jakikolwiek wdrożyć, no bo mówimy tutaj o intensywności i rzeczywiście ona jest widoczna po górniku Zabrze, natomiast pamiętajmy jak on zaczynał z górnikiem, on nie przyszedł na początku sezonu, tylko tam jeszcze był Jan Urban, były zawirowania, trzeba było tego trenera w ogóle znaleźć, przekonać, czas, czas leciał, on nie pracował z, z górnikiem i, i dopiero na pewnym etapie przygotowań dołączył i wielu trenerów... Jeszcze patrząc na to, że no tak, transferów mi tutaj za bardzo jakościowych takich chod nie zrobią. Raczej jest to szukanie okazji za jak najmniejszą cenę. Klub ma jakieś tam problemy organizacyjne i, i jeszcze odchodzi nowak, który, który odpala. Jest dużo kontuzji, no i on nie szuka nigdzie wymówek, a i mimo wszystko jest to w stanie sobie wprowadzić do, do swojej drużyny. Więc no bardzo, bardzo obiecujący początek sezonu i z jego, z jego regionu w Niemczech skąd przyjechał, raczej dobrzy trenerzy się wywodzą. E, w Liverpoolu na przykład pracują, czy w innych takich <grystanie> dobrych, dobrych drużynach, czy w Chelsea, no więc myślę, że, myślę, że nie, nie porównuję, broń Boże, Bartosza Gaula do nich, ale no, po prostu... Widzieli tam poważnych trenerów i pewnie też talenty trenerskie na mniejszą bądź większą skalę potrafią zidentyfikować. A też po Bartoszu Gaulu widać taką. Jest, jest po prostu zajarany, że, że dostał taką życiową, życiową szansę, może nie w tym regionie, w którym sobie wyobrażał, natomiast nie obraża się na to, że jest ta ekstraklasa i chce Maxa z niej wycisnąć. Znaczy, bo generalnie to jest temat na osobną dyskusję zwolnienia trenerów, których nie rozumiemy i ich następcy, bo. Tworze to Szulczek, tak samo dzieje się na przykładzie Piotra Tworka i Dawida Szulczka, tak, że owszem, zwolnienie Piotra Tworka było krytykowane i teraz jest, nie wiem, dużo takich komentarzy, że o to tak, ujadaliście tak wtedy i co teraz, tak? Ale czy zatrudnienie Dawida Szulczka było krytykowane? Nie, zatrudnienie Dawida Szulczka było, było chwalone. I wydaje mi się, że czasami z tych dwóch odrębnych dyskusji chcemy zrobić jedną. W mhm. sensie... Ale czasem też mam wrażenie, że podpalamy się za szybko. Jak jest jeden ten zwolniony, który, którego Praca jest oceniona nieźle albo dobrze. Jest to takie kontrowersyjne zwolnienie. Przychodzi nowy i robi wyniki. Za szybko mówimy, to była dobra decyzja. Tak, znaczy, tak, na przykład tak, Tomasz Kaczmarek, Piotr Stokowiec. No Tomasz Kaczmarek był no, jedną z najlepszych nowych mioteł w ostatnich latach generalnie. No ale I, potem już gorzej. Nie? No tak, tak potem było gorzej i, i to też. No, Dawid Szulczyk też teraz przeżywa zdarzenie z rzeczywistością, no bo te kilka miesięcy, nie miesiąc miodowy, a kilka miesięcy miodowych się skończyły i proza życia jest taka, że... No nie, nie przychodzą do Warty dobrze, dobrze piłkarze i trzeba się w tych warunkach odnajdować. Cały czas oczywiście Warta jest prowadzona ok. widać tutaj rękę trenera, ale ja się z tą zgodzę. Jak Kuba mówił, że to jest bardzo obiecujący początek Bartosza ale no to tak ja bym powiedział obiecujący, bo są też takie mecze ze Stalą Mieleck, gdy tej drużyny nie poznajesz. Nie, no ja też patrzę na potencjał jakościowy tej drużyny, bo ja byłem przekonany, że górnik to jest drużyna na miejsca 14-15 i że raczej będzie się bić do, o utrzymanie do, do końca, a już po tym początku nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, że to może być podobny sezon do, do tamtego. I jeszcze a propos tych dwóch analogii, no to Warcie Poznań mimo wszystko pod takim kątem merytorycznym rozpatrywali to zwolnienie. Piotra Tworka, no nie wiem, połączył się z nami dyrektor ówczesny Warte Poznanie Radosław Muzyrko, tłumaczył, podawał argumenty odnośnie do pressingu, że, że Warta źle zakłada ten pressinga, chciałby, żeby to, to tak. było lepiej, a na, w górniku no to po prostu jakieś tam wewnętrzne, wewnętrzne tornado i, i, i to, co jest, i polityka, która jest problemem tego, tego klubu, więc no, zupełnie dwie, dwie różne sytuacje, no bo, no bo Górnik nie miał kryzysu sportowego. Ale ty panu, nie powinieneś robić górnika zabrze. Ja nie powinienem lubić. No. Dlaczego? Bo grają archaicznie. To jest szóstką. Z szóstką. A nigdy nie powiedziałem, że lubię. Keckę to jest taka, ta, no chyba bardziej obrońca grający w pomocy po jeszcze, to, że... I jeszcze ten Janicki, co wchodzi na szóstkę. Na no, no, dwie szóstki. Madremia. Dobra, panowie, idziemy dalej. Wisła, Płock, Korona, Kielce. Wynik 2 wskazywałby, że mecz na styku, a no, główno nie na styku. Moim zdaniem, jakby tam było 4 1 3 -1. Nie, no jest do, 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 do bólu logiczny ten mecz y, pod względem rozstrzygnięcia, no bo Korona wcześniej jak przegrywała, to trochę przegrywała na własne życzenia. No ten mecz z Wartą Poznań to najlepszy przypadek, bo czerwona balicia i absurdalny karny Danka i już było po, już było, może nie po bo przycisnęli w końcówce, ale no sami sobie spartolili ten mecz. Chociaż ja tutaj z... też bramki po błędach indywidualnych. Trochę tak, ale... Co, co ale robi Grzegorz czy musi przy drugim golu. Powiedzmy. Od... Tego nie wybroni akurat. <laughs> Chciałem, się bardziej odnieść... Co? Co? Chciałem się bardziej odnieść do tej pierwszej akcji, pierwszego gola Wisły Płos, gdzie bardzo duża klasa polskiego, bo zobaczył, że jest mięso i od razu się na nie rzucił i, i zrobił to bardzo sprawnie. Natomiast tam przeszkodził sobie i Deja, i Takacz, bo zdanie jakby Deja stwierdził, zaufał Takaczowi, że on sam to wybije, to by tej bramki nie było, bo on przeczytał Takacz, przeczytał ruch. Mas pytanie? Mi... Kowal, ty jesteś z nami? Czy... Ja <laughs> jestem ja jestem, cały czas słucham, cały czas słucham. Nawet y, czytam co, co mówicie, bo ja tak mam. Ten, Czytasz. Tak, 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 tak. Możesz... Ja, ja sobie zapisuję, a później będę ja mówił. O, dotatki, dodatki, dobrze. <laughs> Dotakacz dobrze odczytał, gdzie ta piłka spadnie, był tam, natomiast pieprzył się ten Deja i. Więc... Trochę bym tutaj usprawiedliwiał Koronę. Dużo, 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 dużo pecha. Natomiast wynik mógł być, powinien być większy. No widać, było po prostu dużo przepaść jakościową. I tak jak właśnie z Wartą Poznań, no sama sobie Korona te bramki strzeliła, sama sobie to, 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 to spowodowała. Tak samo z Krakowem, no przecież przegrana po samobuju i beznadziejnej grze w ofensywie. Tak tutaj po prostu różnica jakości, bo Korona też mi się, miała takie dobre momenty, dobrze zaczęła. Kilka fajnych akcji w ofensywie dała sobie radę stworzyć, no ale no na tle tak dysponowanego Rywala będąc koroną kielce. No na 10 meczów przegrasz 9, a 10 fuksem zremisujesz. Dla mnie ciekawe jest to, że Gradecki jest pierwszym bramkarzem, który obronił 30 strzałów w tym sezonie. To wbrew pozorom, wbrew temu, jak zachwycamy się grą Wisły, jest bardzo dużo, bo tam przewaga nad drugim bramkarzem jest dość, e, dość spora, więc tutaj przeciwnicy często próbują, ale po pierwsze dobra postawa tego e, golkipera. A właśnie nie powiem Ci, że nie zachwycił mnie w tym meczu. Ja się już teraz jestem na 100%. Dobry. Ja się tylko na Roberta Lewandowskiego postawiłem w i spokojnie. W I już się... jestem całkowicie, ale cały czas Was słuchałem. Bo to wahałem było... się nawet... Y... Czy nie dać mu czwórki. Nie, okej, okay, bo tam wypuścił jedną piłkę, tak jak tam... Nie no, po, strzał nie w poprzeczkę, tylko w bramkę. Tak, i tak, ale mówić. nawiązywałem do tego, że przed dobrze dysponowanym rywalu, typu Kamil Wilczek dzisiaj, no to to może się też różnie skończyć, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze grają stoperzy, jeśli chodzi o Wisłę Płocki, Kapułady i Michalski, to jest absolutna czołówka na początku tego sezonu, ale na przykład już z bocznych sektorów można tę Wisłę ugryźć, nie wiem, czy Aleksander Pawlak utrzyma miejsce w składzie na dłuższą metę, no bo to kolejny jego taki mecz, w którym jest często ogrywany, z drugiej strony jest młodzieżowcem, a wydaje się, że Wisła będzie tym klubem, który przynajmniej jednego młodzieżowca będzie chciał będzie chciała wystawiać i nie za bardzo jest miejsce na innego, nie wiem, może kocyła, zawalo, ale to, to też pewnie z utratą na jakości. I no, jestem ciekawy kolejnych konfrontacji, przy czym ten start Wisły-Płock to już jest coś tak nawet w perspektywie XXI wieku sporo. Tylko legia lepszy. Kolega, tak? Ja nie sprawdzałem tego dokładnie. Ale za, tak, za Urbana mam wrażenie. Tak, ale, ale wiecie. To, ale może... myślę, że Wisła w tym sezonie, który uklepała wszystkich, też pewnie lepsza. Ale to, to, to strzelamy sobie trochę, tak? Ale wiecie, ten mecz, ale, ale ten mecz wiesz, sorry, ja, ja zdaję sobie sprawę, tak, godzina, ta parówka, nie. Tutaj, i, tak, I tak dalej, ale, ale umiejętności piłkarskie na zasadzie wyprowadzenia tego. W pierwszej 45 minutach, tak naprawdę można było tak, jak nie walo po prawej, to Tomasik po lewej. Ale Walo i... średnio gra w ten mecz. Ale ale się bardzo dobrze. tak, ale masz, ale masz wejście jednego czy drugiego. Jeden może, wiesz, masz to co i to co roki, Pawlaka, tak z tyłu. Tak. To jest zadyma bo tam jeździli. No. Korona Kielce sobie poszedł, Od razu poszedł, na jak kartkę do Na początku. Tak, od razu była zmiana. Ale, ale z drugiej strony tak, masz Wolskiego znowu ja, środkiem. A jak ma, środkiem, no to ci rzucił w pierwszej połowie, no pamiętacie taką akcję do Sekulskiego co Furman zewniakiem Dał do, do Sekulskiego. Ostatnia akcja meczu, znaczy pierwszej połowy. To Sekulski na zwód, w złodzie, w zwod, na zamach prosty i huknął tam od razu do szatni i poleciała piłka. Ja nie wiem, czy ta piłka doleciała w momencie, jak piłkarze Wisły Płock chodzili do szatni, bo od razu sędzia wiznął, nie? I tam ta piłka pewnie leciała. No i Sekulskiemu zabrakło troszeczkę tego, co, co gdzieś tam dawo później zrobił po na 2 do 0, na, na, na tak? że jak wbieg w pole karne, to w w całej siły, ale między oczy bramkarza gdzieś koło ręki. Sekulski miał taką sytuację, to kopnął trochę za wysoko, ale sytuację mieli, przecież Rasak z głowy. Nie każde rozwiązanie, ja wam coś powiem, dla mnie drużyna Korony Kielce w pewnym momencie, jak Wisła stanęła przy prowadzeniu 1 do 0... Ten strzał w poprzeczkę, tam była taka zadyma, bo taka sytuacja była jedna, mm -hmm. gdzie to wszystko tak, tak się tworzyło, że wydawało się, że mogą wyrunać. Huknął w poprzeczkę, kopnie 10 metrów, centymetrów niżej. No jest jeden jeden, tak? Ale Wisła Płock na, na każdym tym stara się rozegrać to w kilka. Nie, ma, nie masz czegoś takiego jak, dajmy na to, w niektórych zespołach. Dawaj stroną Mladenowicza, jak wlegi, a coś, nu się uda, nie? Wrzuca im Lodenowicz, Pecharta. Ja mówię tak o sezonie, jak Lodenowicz z Pechartem grali świetnie, chociaż to wychodziło. Ale dawa jak coś szło, to już szło. Tutaj mają tyle rozwiązań, no i tych sytuacji. To Tak, 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 tak naprawdę ten wynik to jest, to jest krótki, no, ale co będziemy mówili o drużynie? No, nie będziemy narzekali na drużynę Wisły Płocka za nieskuteczność. Można, kibic może Wisły Płocka, ale na dziś mają 18 bramek strzelonych w sześciu kolejkach. I kto no tak, by powiedział. To jest tak naprawdę, a sytuacji mieli tak naprawdę, no. Na, no może nie na dwa razy więcej, ale ja w, w, całych, w całym To Nie Kto by powiedział, że Damian Rastak będzie najlepszym asystentem w Lidze? Bo on ma już cztery asysty. To jest bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że w pierwszym meczu w ogóle nie zagrał. Siedział na asystrach rezerwowych. W trzech kolejnych wszedł na boisko z ławki rezerwowych, właśnie. No i dopiero teraz w dwóch meczach zagrał w podstawowym składzie. Cztery to więcej niż Lukas Podolski, który ma trzy, i Christian Waller też ma trzy. Nie, nie pamiętam, czy ktoś jeszcze ma trzy. Nie, nie no, no, ja no, no, wiem. Ja, ogólnie ja ma była do kolara przy tym strzale z dystansu, na przykład to taka pół asysty. No ale gdybyśmy tak taki. u każdego tak patrzyli, to też byśmy się doszukali. Oczywiście, no, żebyś się doszukali. Tak, tak. Hamulić ma taką asystę, że Domański wrzucał rożnego, a mu się po plecach prześlizgnęła i Wis <laughs> Kasperkiewicz. Wisła, <laughs> Wisła Kraków w tym sezonie, co mówiłeś. E, też 16 punktów po 6 kolejkach. Mi się wydaje, że lepsza jest Legia, Zajana Urbana, kiedy pierwszy mecz przygrali w siódmej kolejce z Koroną. Tak, tak bym strzelał. Czyli 6 zwycięzno z rzędu wówczas. Tak, tak, ale tylko. A Lech rok temu z Jagiellonią kiedy przegrał? Lech rok temu? Mhm. A jeszcze miał Remi z Radomiami w pierwszej kolejce. No, tak. To jest 0, 0 to nudne. I, ale biorąc pod uwagę, jak tam się fajnie to rozłożyło, tak? Bo to mówisz Rasak, no ale tak, Siedem punktów w Kanadyjce mają. Y, Dawo, y, Wolski. To tam i tam. I, y, 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 Waloma cztery, tak? No ma, ma, ma. Tak, chyba ma... dwa gole, dwie asysty chyba z tego, no. co kojarzę. Nie, dwa gole, trzy asysty. Tu ma pięć. Patrz, tu ma pięć. No przecież to się rozłożyło na całą tą... To jest powiedzmy sobie jasno. To weź teraz po pobroń, z której strony masz to pobronić. To wszystko tak... Nagle się Dominik Furman po powrocie z Turcji, który wydawało się, że... powiedzmy, no, ławka, tak. On, tam, on, on nam zarządza. Jemu tam się świetnie... On się tam świetnie czuje, bo mają przed sobą tylu zawodników ofensywnych, co wiedzą, co mają zrobić z tą piłką. I tak naprawdę kwestia tego, oczywiście zdaję sobie sprawę, że przyjdzie jakaś porażka za chwileczkę czy coś, ale to nie można. Ja tego zespołu nie widzę, żeby to, to była drużyna, która raz w tygodniu i, i nagle trzy kolejki będzie miała z rzędu zero punktów. Nie, to jest niemożliwe. Tam y Rywale się muszą bać. To nie jest tak, że ty wychodzisz na Wisłę Polską i mówisz, a dawaj, zniszczymy, ich bo są słabi w tyłach. Dobrze są w tyłach, a jeszcze weź się otwórz, no to cię zrobią yy, za chwileczkę, dopódzam dzisiaj z perspektywy. Podbierali wszystkie te nagrody przed meczem. Wolski najlepszy no. piłka, że tam jeszcze cyfrę, tak, bo tam trzy. 3... Dobrze i bardzo dobrze, bo mi się wydaje, że zasłużenie to jest yy, naprawdę bardzo fajnie się ogląda. Wszyscy zasuwają i wiemy doskonale, że niektórych zawodników się mówi o Wolski po tych kontuzjach, po tych problemach już nie będzie wolski. No i właśnie, Rafał Wolski do reprezentacji. Opinia. No i poczekamy na powołania Nie, moim zdaniem Jeśli powołujemy takich piłkarzy jak Kun Czy Bieteska no, tak, tak, To Wolski musi Oczy, Oczywiście, Ale bo... finalnie do Kataru myślę, że nie pojedzie Kun, Bieteska ma jakieś szanse Pechem Wolskiego może być to, że nie mamy teraz Meczu towarzyskiego chyba, tak? Mamy to, dwa, nie jest, to nie Liga jest ten czerwiec, co mamy cztery, nie? No Ligę Narodów ale, Tak, ale wiesz, mieliśmy cztery mecze Ligi Narodów I czasami, nie wiesz, powołał Prawie 40 chłopa a teraz 40 chłopak chyba nie powoła na dwa mecze, no bo nie ma czasu. Już wiedzę doskonale, zdaję sobie sprawę, że tu 40 chłopaków nie jest potrzebne, nie? I, i no też... musi jechać. Gdzie? Wolski? Przynajmniej na ten mecz wrześniowe. A czy jeżeli miałbyś wybierać kogoś, że doceniasz ekstraklasę, ekstra no to dzisiaj to jest najlepszy piłkarz ekstraklasy. No. Ale czasami nie, nie patrzy w ten sposób, że musi docenić ekstraklasę, tylko bardziej analizuje sytuację na poszczególnych pozycjach. I rzeczywiście zależy na jaką pozycję byśmy Rafała Wolskiego rozpatrywali. W środku są pewne problemy, no bo już wiemy, że Modern mundial, mundial straci. Szymański jest po transferze, fajnie się odnalazł. Jak na razie sytuacja klicha klubowa jest niepewna. Ale gramy tak, gramy Szymański, Zieliński, Lewandowski, tak? Tak, tak, tak pewnie będziemy grali. No znaczy, tak. no zależnie, bo to chyba zakładasz w systemie z królką obraców tak? Że na dwóch ofensywnych pomocników? No tak. To znaczy na, na tego jednego napastnika, nie? Niekoniecznie, no bo ze też graliśmy, tak? Tak, tak, że za, 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 jedne, za, jednym, napastniku, za jednym napastnikiem tak. wi widziany jest dwóch, y którzy mają pojęcie, nie? Tak. Bo wiesz, u nas się mówi, że na dwóch napastników ostatnio, bo Tylu nie Michniewicz powołał i dajmy na to, no, no ale wiemy doskonale, nie? Zdajemy sobie sprawy. To czasami potrafią wypracować. Na dzień dzisiejszy ligi zagraniczne zaczęły. Ja tam nie za bardzo słyszę o tych pozostałych napastnikach, chociaż i ten jeden. Najlepszy też. Ja to w ogóle o, jestem zamany, się... tym mundialem, panowie. Moder. To jest trzeci najważniejszy polski piłkarz tej kadry, on nie jedzie na mundial. My nie, nie wyjdziemy z grupy przez. To. Ty byłeś zawsze niepoprawdy, bo optymistą. Ale jestem za Pamiętam, Tudium. że przed 2018 mówię, że jedziemy po brązu. Tak, wtedy tak myślałem. Teraz się boję, że nie wyjdziemy z grupy. No ale słuchajcie, no Wolski, jeżeli brać pod uwagę, że jakby czasach Michniewicz chciał powoływać o te miesze wrześniowe, nawet do szerokiej kadry, czy znaczy do, do, na, na te zgrupowanie, dlaczego nie? No bo masz, Dlaczego nie? Krzymajski, Zieliński kto dalej Wy, może wygl, wygl, Wygląda kapitalnie, wie gdzie zagrać, Komisji. wie jak wyprowadzić piłkę, wie jak to poprowadzić. Nawet jak możemy się gdzieś tam pokłócić, czasami ktoś nam za chwileczkę napisze, no ale to jest tylko polska ekstraklasa, no to pamiętajmy, że kul też jest tylko z polskiej ekstraklasy, Bieteska. Zero minut. Jest tylko też z polskiej ekstraklasy i jeszcze tam kilku czasów. Ważną rolę jest. rosyjski pewnie z ekstraklasy, ale, z ekstraklasy, ale ważną rolę rosyjski w reprezentacji tak, może pełnić piłkarz z Ligi nieoczywistej. Co pokazał? No, nie, że słuchaj, to pamię nosi. Pamiętajmy, że przy takich zawodnikach, gdzie on jak wyjeżdżał z Legii Warszawa do Fiorentiny to później mu tak nie poszło, może jakiś w pewnym wieku złapać taką dyspozycję, doświadczenie, to wszystko, taką taką luz na boisku, Praw? że może się pojawić... Chwilę, chwilę wskoczył do reprezentacji za kadencję Adama Nawałki. E chyba nawet go strzelił w jednym spotkaniu. to e było? E no W jakimś takim wyjazdowym, e jeśli dobrze pamiętam. Tylko, że problemem w on przypadku to... Rafała Wolskiego zawsze są kwestie zdrowotne i może tutaj... No oczywiście chcielibyśmy, żeby on zagrał w końcu pełny sezon i jeśli będzie w takiej formie, no to ja nie widzę takich przeciwwskazań, bo wydaje mi się, że jedno miejsce jeszcze będziemy szukać. Czy ten Wolski obecny jest w najwyższej formie ze wszystkich Wolskich Rafałów, jakich widzieliśmy w Ekstraklasie na przestrzeni lat? W sensie, czy, czy kiedyś był w wyższej formie? przed wyjazdem z Legii warszawa co do co, co Wiśle, się Krakówcy Nie, 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 nie się, no w Wiśle też mogłem. Nie, mnie się wydaje te bramki. Tak, w Wiśle, mógł. faktycznie w Wiśle miasto było, ale, też, ale ten wtedy, okres kiedy trafił był do reprezentacji Polski, no to musiał coś prezentować, bo po, pamiętam, że to było powołanie przyjmowane tak z akceptacją. Hmm. Dobrze grał. No, mi się wydaje, że ma szansę na wyjazd na zasadzie miejsce numer 26, ale no, powołałbym go na pewno na Ligę Narodów i dał szansę, bo po prostu na to zasługuje. Tak, to właśnie to jest ta kwestia, tak? Jak, jak powołać, dać mu szansę, zobaczyć ewentualnie, czy taka sama łatwość może przyjść w, tych, znaczy w tym jednym spotkaniu, bo mm, powiedzmy sobie szczerze, za dużo piłki raczej w meczu, bo my gramy drugi mecz jeszcze z Holandią, tak? Mm -hmm. No to można nie mieć, nie? W przypadku takiej dziesiątki. Czy tam... Właśnie dlatego Rafał Wolski, żeby mieć. No tak, ale to... No to wiadomo, da... że Wolski tak. raczej na Arabię niż na Argentynę, tak? No nie no, ale dla... dlatego w Lidze, Europe... w Lidze Narodów też bardziej na Walię, tak? No tak, no. Bo oni nie będą chcieli, może niekoniecznie będą chcieli grać piłką, no ale, no ale... Dobra, ym, powiedzmy sobie jasno. Dzisiaj w Ekstraklasie nie ma lepszego Polskiego zawodnika i nie wiem, czy jest zagraniczny. Nie, no to jest najlepsze. No, nie, nie, poczekaj, poczekajmy, na no to, nie, świetnie to Świetnie to wygląda i wspaniałych ma też, pamiętajmy, wspaniałych to jest zawodników. Oni tam wiedzą wszystko, co wszyscy mają gdzie mówić na pozycję. potrafi zagrać. W reprezentacji Polski takich nie spotka. Dawo nie będzie w reprezentacji Polski. Po, po, powiem, ci, jak jak, nie będzie. powiem ci, jak obserwuję. Ale no, liczymy samą ligę, tak? Mówiąc o najlepszym. Bo jak Puchary, to nie wiem, czy nie. Nie, idzie. nie, nie, no, mówimy, to jest program ligowy. No ale traktujący też u Nie, nie, program ligowy. <grymne> Dzisiaj okay. nic nie będzie Olechu, bo nie grał. O, o akurat nie ma najlepszy w tym sezonie. O, ale Iwi, Iwi, o Rakowie, Iwi o Rakowie też nie będzie, bo nie grał. O Lechi nie będzie, bo nie grał. Przynajmniej z mojej strony, Pogoni też nie, bo nie grali. Jakim się nie chce, to niech nie grają. Nie grają, nich grożą. No wiesz, no na koniec tam wyrzucenia Stany, Spartaka, Katrunawa i tak na a poczęcie Slawi, no to, to jest jakieś osiągnięcie, a tutaj to, Iwi był kluczowy, To Zrobimy stan raz. Pucharów najwyżej i ewentualnie możemy pogadać. Panowie, przechodzimy mogę o, pozdrowić? Na ligę. Chciałem pozdrowić naszego widza Marka Milczarka, który wysłał mi właśnie wiadomość prywatną na Instagramie i siedem razem napisał Wszystkich wypierdalaj Skąd jest? Marek, jeśli nie wiecie, to jest taki nasz widz, Który potrafi napisać 10 komentarzy pod jednym filmem Z których 7 mnie szkoluje także, także tutaj doceniam wiadomość prywatną Tym bardziej, że rozmawialiśmy na Instagramie rok temu Wyjaśniliśmy sobie wszystko I napisał mi, że już nie będzie mi więcej obrażał <śmiech> <śmiech> Może zapomniał Panowie, Zagłębie Radomiak Zgodnie z moją przedprogramową zapowiedzią bojkotuję ten mecz Gadajcie. No, czemu na mnie przeglądasz Mario. Co? Jesteś samolubny. Ale dlaczego? Masz takiego gorącego kartofla i przerzucasz go na nas. Ale masz powiedzieć dlaczego bojkotujesz ten mecz? To jest... no, no był słaby, Kowal, był słaby. Znaczy nie, nie, to jest... To, ale był to, słabszy jest... w tej kolejce. To, 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 znaczy nie, był słabszy w tej kolejce. No, ale nie, warto widzę, że był Ale fajnie, ale fajnie, tak. Mm. Nie zdecydowanie. Pewnie, że tak. Nie, nie, najgorszy. Nie, mi sprawiał fizyczny ból. Tak, je, ale nie, słuchaj, dobra, jeżeli tam ten będzie. To był właśnie ten ale pokaz... Ale to ścieś trochę. Posłuchajcie, To, 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 ja to był... posłuchać to nie, to no, to nie. Był ten, <laughs> ten Nie, to był ten pokaz. Dobrze, że przeszedłeś od Wisły Płock yy, w konstruowaniu akcji w ataku pozycyjnym i rozwiązywaniu swoich problemów przy dobrze zorganizowanej albo nieźle zorganizowanej koronie kielce, nagle do ataków pozycyjnych. Słuchaj, mi się wydaje, że tak. Ten mecz się odbywał o 15 dzisiaj, nie? Jak oni by grali do dzisiaj tym atakiem pozycyjnym w zagłębie lubin, to ten radomiak dalej by się bawił w obronie. Dalej byłoby za zero z tyłu, nie? To jest nieprawdopodobne. Tam tempa w ogóle nie ma. Tak, ale to Żadnego. jest takie rozegranie. Najgorszy... Znaczy, najgorsze męki przechodził radomiak. Tylko i wyłącznie przy tych stałych fragmentach gry zastanawiam się, co oni, dlaczego oni tak źle kryją, że co chwila tak leci taki balon na długi słupek i później trzeba z pustej bramki wybijać. Nie? Ja tak mówię, chwilę, zaraz, bo po co to tyle leci w polu macie tam zawodników, ja wiem, że dobrze byli ustawieni zawsze na pierwszym słupku, ale pozwali na to do środka, ale tak naprawdę później tak pozycyjny zagłębia Lubin i tak praktycznie od pierwszej minuty i tak. Pyk, pyk, pyk. Ja mówię, nie, to to 0-0. Zero, zero. Niedobrze, że Radomiakowi się troszeczkę. Oczywiście naszej, w naszej piłce nożnej polega coś na tym, żeby raz albo do... Znaczy, raz rzucić pole karne celnie i niech ktoś jaja strzeli, tak jak w meczu w grodzisku, albo tutaj z autu dobrze Panowie, rzucić. Panowie, a Dawid Abramowicz na mundial, rzucamy daleko z auta Kiedyś haj to się nadawał? <laughs> Teraz też bym. Autami. Autami, tak. No, jak maj... Nie, <laughs> no bardzo. Łatwo... że my na tej lewej stronie stanie kogoś tam mowy. Tak, to. Marzą mi się z hokejowe zmiany w piłce nożnej i wtedy Dawid Abramowicz na aut, wchodzi zaraz schodzi. Ale tak kurało. jak już my, jak mówimy o Dawidzie Abramowiczu trochę mi go szkoda, bo on ma najwięcej kluczowych podań w całej lidze, w sensie ostatnich podań przed strzałem. Kilka setek zmarnowali koledzy po jego podaniach i nie mógł zajść tej asysty, a teraz pieczną po prostu za auto i wpadło. No zalna dziura czasami się też zrobiła w tej obronie. Czasami się, czasami, się, czasami się wydaje, że tak łatwiej, łatwo nogą podać się. Ale on ja miał pro, świetne dośrodkowanie. A, pro, a, pro, a, pro, a prościej proś, proś, proś jest ręką, nie? Dziś słabo dośrodkowyło, Ale do tej pory świetnie dośrodkowyło, tylko nikt nie potrafił z tego skorzystać. Ciekaw jestem, a ciekawie jestem. Czy myśli... A jak mówimy o najlepszych piłkarzach w widze, no to myślę, że Abramowicz, tak top 7 można go zmieścić. Ale właśnie, bo r... Nie zagrał słabego meczu, na razie. Nie, 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 no dobrze. Hmm, tylko chodzi mi o ten... A jak uważasz? Na przykład, bo, bo tu mówimy o piłce nożnej, że łatwiej jest dograć z autu piłkę ręką. Ręk, ręką, tak. Tak. niż nogą, bo jesteś piłkarzem nożnym. A wręcz jak myślicie, gdyby nogą można było, to łatwiej byłoby dograć, a zrobić asystę, niż ręką? No z, no. Zjarane rozkwiny. No nie, na tej, na tej zasadzie, nie? że u nas jest... Łapkowal, no, co ty paliłeś? Nic, ale nie, bo, bo, bo zastanawiam się przy takich, sytuac przy nie, przy takich sytuacjach. Jak, jak pamiętamy jeszcze Lech Poznań kończył sezon z trenerem nieco, Korżą, co Mielec, dwa wrzuty z autu. Nogą nie potrafili nic rzucić. Dwa razy rzucił za yy, autu, Idealnie. Ja rozumiem, że ręce są bardziej przyzwyczajone do, do ciężkiej roboty. Ale ja Trzeba to nie wprowadzić nie w pizze próbę, bo, ewidentnie. Kowal, ty jesteś wizjoner. <laughs> nie, 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 ale... Ale wiesz, jak mówił. Ale wiesz... Geniusz jest przez y, 24 godziny domy nazywany głupkiem. Tak, ja wiem. Chodzi mi, bardziej, chodzi mi bardziej o to, że leczko piłkarz nożny ma łatwiej grać ręką. Ale wyobraźcie sobie. Po co, że... są te, po co są te treningi? Wyobraźcie po sobie. Po co są te treningi, Porun ty... 1430 rok. Żebyś Mikołaj te, Kopernik żebyś ty kopnął celnie w a może w to Ziemia krąży wokół Słońca? I tacy toruńscy białek z rokiem. A <laughs> Jak to krąży a ty, a, wokół Słońca? A, a, a ty, a ty w tym metod... To Słońce krąży wokół Ziemi. Poczeka, I co? Po a poczek... latach był geniuszem. Poczekajcie, a w tym... Bo... Za nie. 600 lat... Wszyscy będą wykonywać rzuty a, a, wolne ręcznej nogą. Nie, no ale... Tylko my kowal na sto się nie spaliły. Nie, chyba może spać spokojnie. Ja, ja bardziej się właśnie z tego śmieję, że łatwiej, łatwiej w piłce nożnej, przynajmniej w polskiej ekstraklasie, bo w tym spotkaniu było chyba takie zagranie. Tyle, że nie wiem, czy to była pierwsza połowa, nie chciałbym się teraz pomylić, musicie mi szybko skojarzyć. Wrzutka w pole karne, z lewej strony. Tam poleciała, tak powiem Wam, że prawie za stadion wypadła. Abramowicz. Czyli łatwiej mu ręką, nie? A mi, a mi się że widzisz, I właśnie do że. Bo też się... z miedzią legnica. Tak, tak, ale, a, że, ale wiesz. Że tak tej, się napiął, jakby chciał uderzać bardziej. A ten wychodzą piłkarzom Slavii i Praga, niekoniecznie piłkarzom polskiej ekstraklasy, Chociaż też... chodzę. <laughs> ale. Naszą bronią na <laughs> Ten, czy jest to bronię, tak. Ale... ale nie, no właśnie tutaj pokazał, jak się nie powinno wrzucać, a podszedł do autu i kapitalnie to. Znaczy kapitalnie, no wrzucił celnie. Dlaczego rękoma piłkarz. Lepiej podaje niż nogami, tego jeszcze nie jestem no, w stanie jakie rozkminić. Podaję. Dzisiaj mu nie wychodziło. Nie, nie, no dobrze, bo mi się, wiesz, słuchaj, ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, podoba mi się na przykład... W, 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 Kowal, a jeszcze, jeszcze, a propos akcji. Ocena, ocena zachowania obrony Zagłębia Lubin. Tam stoją i patrzą. No tak, ale ty słuchaj, O kurde, leci ale piłka. Powiedz, ale powiedzmy mi coś. Nagle że... na głowę i w ogóle nikt słuchaj. tam nie zareagował, nikt nie ale masz... zrobił jakieś ruchu, żeby przeciąć tę piłkę. a Myślę, że byli w stanie spokojnie to zrobić. No to tam było wypowiedzi pomęczowej, nie wiem kto tam był, mówił, że no właśnie, tu, tutaj gdzieś była obcinka, tu coś. Ktoś... My w redakcji mieliśmy i... taką teorię, że jeszcze zrobił ruch i trochę, trochę obrona została odciągnięta. Tam zmylona. później poszła w kozioł ten y, ros świetnie uderzył, ale, ale, no, ale w... ty mówisz o obrońców, ale słuchaj tam, w obronie zagłębia Lubin, gra Woźniak którego, o o kimś, znaczy mówiłem kiedyś, jak wchodził do, do, do Zagłębia Lubin, do reprezentacji zimu. Ja nie wiem, czy on nie zagrał jakiegoś meczu reprezentacyjnego jako na pladzior, nie? Bo... W Tajlandii gdzieś mógł no, zagrać. Tak, tak, ale wiesz, on dzisiaj na prawej obronie, powiem Wam tak. A, czy nie był najlepszy w ofensywie Zagłębia Lubin? Powiem Ci. Ale nie, jest jeden piłkarz, którego musimy pochwalić za cały ten sezon. Łukasz Łakomy, kolejny zresztą raz. Dobre zagrania. No i tak w zasadzie w każdym momencie, kiedy Zagłębie coś stworzyło w ofensywie, on był w to zamieszany i, i to już nie jest przypadek. Myślę, że jakbyśmy sobie robili tę jedenastkę z sezonu dotychczasowego, tak początku sezonu, no to Łakoły mogły się tam znaleźć obok formana na przykład. Odnoszę czasami wrażenie, że... I przed nimi Wolski, ale... A właśnie, woski. zostawcie sobie... Nie, nie, ja się dodam do Zagłębia Lubin. Odnoszę, odnoszę wrażenie, że Figło jest trochę takim... Fajnie wstrzymać, fajnie sobie przedryblować, zatrzymać i zagrać. Spróbować zagrać. Ale za dwa razy, zanim się zastanowił, to mu zabrali, raz źle zagrał. No, ale w poprzednią Polski Tak, ale to wiesz dlaczego? Bo jeszcze to początek majaczy był, to, nie, to jeszcze były siły, nie? Ale panowie, dwóch piłkarzy środka to, to, to. pola. Łukasz Łakomy, Tomasz Makowski. O pierwszym wiesz, jakie ma atuty. Doskonale jej widzisz. O drugim... Od pięciu sezonów jest chyba w tej lidze. Ja nie wiem, on ma tutaj. Ale to jest właśnie, to jest chyba pewnie zawodnik na zasadzie, którego zna Piotr Stokowiec i, i pewnie gdzieś tam potrzebuje do, do grajka jakiegoś wyrobnika, tak? Bo jeszcze masz starzyńskiego tam w środku. No to jakbyś chciał łakomy starzyński, no to musisz mieć kogoś, kto będzie tam kogoś chłopnie po koskach. No, zabierze piłkę, czy nie? Czy wszyscy dograja? Nie, nie, Jezus, ale no piłkarz grający w odbiorze może być skuteczniejszy niż no też, też no Chodzi być, o to, że on też tak. nie ma jakiegoś wybitnego odbioru. Nie? Że, że jakby Paweł, nie jest, no nie jest to nowy em no Paweł koła, dobrze zdefiniuje dobrze no no, tego no, piłkarza, no, że on, jest, on ma wszystkie, no, nie, wszystkie no, atuty no, na no, takim no, poziomie no, po średnim, poprawnym. Czy on nie gra fatalnie, on gra tak. tak przeciętnie. Dokładnie. I że ma wszystko tak na takim 5 na 10. Ale nic nie ma na 8, na 10, ale też z drugiej strony raczej nic, nic nie ma na, na 1? Czy na 2, na, na więc no. No pewnie, pewnie jest to taki piłkarz, którego można zamknąć w haśle pożyteczny, natomiast no, furorę raczej nie zrobisz z Tomaszem Makowskim. W Lechii nie, nie zrobił furory e, to Tomasza Makowski znaczy oczywiście tam wykręcał wynik, ale raczej nie dzięki temu, że był Tomasz Makowski, a pomimo tego, no bo on tam jest grał to dużo, ale wówczas <coughs> jeszcze był młodzieżowcem, więc można było to Czy znaczy jest to kariera, materiał, to ma 23 lata, ale materiał na karierę takiego długowiecznego ligowca, a za granicę nie w ma szans. Wyobraźmy sobie, że w polskiej piłce nie ma Piotra Stokowca. I co się dzieje z dzisiaj z Tomaszem Makowskim? Ja, ja myślę, myślę, że w i tak by dostał szansę, bo był młodzieżowcem, tak jak zauważyłeś. Ale, ale mówię teraz, mówię teraz. No. teraz. Co, co się teraz z nim dzieje? W sensie, no dobra, jest w tym Zagłębie Lubin, tam przestaje grać i, Czy i schodzi zbyt zbyt do zbyt... prawego Głogu, moim zdaniem. Znaczy, ja mam inny zarzut do Tomasza Makowskiego, się taki, że on się nie rozwija, bo był obietnicą jakiegoś tam grania, był ten mundial, który organizowaliśmy w kraju, w środek Polach, bo był Sliż Makowski. To myślę, że nie była przyszłość reprezentacji Polski. I raczej w reprezentacji Polskiej takiej konfiguracji nie zobaczymy. I on nie miał jakiegoś złego wejścia do ligi, moim zdaniem. To był odpowiedzialny, jak na swój wiek prezentował się jakąś dojrzałością. Tacy piłkarze też są potrzebni, ale no chciałbym, żeby wskoczył na poziom nie wiem, do z się ligowca, mhm. wyższy, który teraz prezentuje. Dobra, pan wezmie króciutko przerwę. Ale najpierw powiem, że Wojciech Piela z Jerzym Engelem e, dowożą wódkę premier Finlandii. I o. Jeśli będzie 3000 osób w górę, to dowiozą e, Bociana. A, a to jeśli, zabrakło jej? A jeśli będzie mniej, to dowiozą e, Żubra, wódkę żubr. A ja mam do Was pytanie: kto no. się lepiej bawi? Rafał Wolski w Rizę czy premier Finlandii w Finlandii? Marek Suski. Jest <laughs> na jego zabawa. Co będzie w przerwie? Jezus, nie mogę. Co jest z tą kamerą? No, zobaczcie. Mówię tam. Słuchaj, Piotr Zieliński zanotował asystę. Nie, Jezus, może. Ja... No Wie mam... nawet! W meczu. A Mówię? strzelił, kwicza, kwark. Tak, tak, tak. Bardzo ładne. To strzelił. To strzelił, gola. Kwicza, kwicza, kwicza. A co? Bardzo ładna gra. Nie, nie, no, co ci powiem? Przecież. przecież... Dzisiaj naweszło bardzo ciekawie. Farancelia. Bardzo ciekawym jestem. Farancelia to, to nawet dwie strzelił. Tak, Michał Kukowski pisał. Tak. Ale na poli oczywiście nic nie wygra. 4-0. No dobrze, dobrze. Ale bardzo ciekawe jest to, że z tej drużyny, która wtedy zdobyła wicemistrzostwo Włochy, była blisko mistrzostwa, tylko dwóch piłkarzy, tylko zostało w tym Piotr Zieliński. Drugi kto? E, tam, nie wiem, Marko Rui chyba, coś takiego. Jest taki piłkarz? Ja jestem. Jest chyba. Dobra, y... w, ramach. w ramach przerwy. E, Fabian, Ruiz, modaś, Fabian Ruiz. Panowie, Mówi. nie gadamy no, o Napoli. Tak. To, to jest kurwa sód. Tak, i kurwa sumy chyba jutro leci, albo we wtorek, nie wiem. E... Zamieniona na wtorek, tak. Okay. E, w ramach przerwy zobaczycie e, szaloną ankietę Janka Mazurka razem z naszym partnerem KFC oraz zwiastun nowego odcinka Kowal Menadżera. E, teraz nagrywamy w piątek. E... Jak nagrywam w piątek? W piątek idziemy. Nagrywać. No przecież jest a, nie, asystent, nie, przecież, asystent, jest we Włoszech. A trzy, trzy tygodnie na urlopie jest chłopak, ten w piątek będzie tam w środę wraca z Włoch. Ale on jest trzy tygodnie na urlopie. On jest na stażu Luciano Spalatiego teraz. Mogę w piątek? A mogę w piątek? <grym> Jak przyjedzie to. A mogę w piątek? Ja w piątek jestem na urlopie, już on to gdzieś. <grym> okay. Tak, no, jest 3 trzy tygodnie na urlopie, a ty jesteś z urlopu Gościa, Nie, on w środę wraca z urlopu, przyjedzie w piątek, nagrywamy, bo musicie wiedzieć, że nam zostało cztery kolejki do końca. Jesteśmy bardzo wysoko. Zresztą zobaczcie. <grym> Polski futbol albo się kocha, albo się go nienawidzi. Dlatego udaliśmy się do restauracji KFC, żeby zapytać ludzi o to, co kochają, a czego nienawidzą w polskim futbolu. W polsce piłce najlepiej co robię? Sędziów chyba. W polsce ta piłce to walność, a w Legii, no to wiadomo, historia. To nasz najważniejszy jest przecież Lewandowski. Tak? To normalnie. Piękny, przystojny facet, tak podobny do pana. Co pana najbardziej irytuje w polskim futbolu? Przede wszystkim kibice. Zawsze jak polski klub y, walczy na dwóch frontach, to zawsze nad koszt, coś kosztem czegoś, prawda? Młodzi ludzie wysyłani są na, na zachód. Po prostu nie ma u nas y, pracy szkoleniowej z młodzieżą. Porównajmy sobie Belgię, która prowadziła pracę. Szkoleniową z młodzieżą, proszę zobaczyć, jak Belgia teraz gra, a myśmy równali Belgii, wygrywaliśmy nawet 3-0 po bramkach Bonika. A w tej chwili, no cóż, no w tej chwili mamy doły. Do you enjoy football? Football? No. no ok, have a good day. O, oh, fuck. Co ty, zdrowałeś mi tu coś? Soku. No sobie aż nie? Dobry sok. Dobry sok. Mm. Co? Coś <laughs> bandyta, kurwa. I just wanna leave. bam baram, baram, bam bam bam. Nah, na 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 na. Kraksa i derama. <laughs> Brookbet i Kagrychałem zajmujący. Co z tą dymisją? Kowal, podaj się do dymisji. Na pewno. Podaj się do dymisji. Człowiek. Koniec kariery. Kowalczyk, koniec kariery. Kowalczyk, podaj się do dymisji. <grym> jutro albo pojutrze na Weszło TV. Zapraszamy. I co? Idziemy dalej, idziemy dalej. Czyli co, mam się, co podaję się do dymisji, czy w piątek nagrywamy? Nagrywamy, bo jeszcze zostają nam 4 mecze, ale jeśli przegramy mistrzostwo przez ten niebany mecz w Łęcznej, to ci tego a, nigdy nie wybaczy. a dlaczego się nie podałeś do dyspozycji zarządu? A od razu do dymisji. No, no bo, no to, to, to wiesz, ja to nie miałem zamiaru, tylko miałem asystentów, to, to tak pokombinowałem ze składem. Pojemy na do Łęczną, jedziemy, nie? ostatnia drużyna w Lidze. Panowie! To mówię, dam odpocząć tym najlepiej. No tak. Jezus, co tam wystawił ze skład, myślałem, że się zrzygnie. <laughs> Oglądajcie, bardzo fajny montaż. Panowie, Pintol bez bo, sprawdzałem ostatnio. <laughs> Dlatego przedłużymy ich kontrakt. Szczególnie to nie dziwi. To. E, panowie, Agelonia Mieć Legnica ozdobał tego spotkania bramka Nene. Natomiast powiem wam tak, wciąż mam dużo skojarzeń z tą Jagiellonią, z Jagielonią Piotra Nowaka. Bo wtedy, jak Jagiellonia wygrywała, to też właśnie po takich bramkach w końcówce. Miałem takie wrażenie, że przebieg meczu nie ma żadnego znaczenia to w kontekście tego, jakim wynikiem skończy się to spotkanie dla Jagiellonii. bo oni potrafią zagrać dobry mecz, przegrać, potrafią zagrać słaby, nie wiem, zremisować. No i potrafią zagrać taki, że w zasadzie po pierwszej połowie wydawało nam się, że mieć jest lepsze, a na końcu jest, jest zwycięstwo i. i i to jednak jest pewna obawa, no bo lubimy, jak te rzeczy w ekstraklasie mimo wszystko są logiczne, że coś wynika z czegoś, tak? Że jest ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami, a wydaje mi się, że pomiędzy wynikami Agieroni a grą tego zespołu ciągu przyczynowo-skutkowego nie ma. Mhm. A no to też pokazuje, ile pracy będzie miał trener Stolarczyk, no bo roz, rozmawialiśmy o, o Górniku, który ma gorszy skład niż Jagiellonia, ale tam właśnie więcej rzeczy jest logiczniejszych. Czy Górnik wygrywa i, i wynik jest konsekwencją tej gry, a tutaj no, no, no absolutnie nie. Nie wiem, czy jeszcze większy reset nie przydałby się tej, tej drużynie. Jeszcze więcej zmian, może tych więcej piłkarzy, którzy są przez lata w... Tego tak go byś wyrzucił. Na przykład Czernycha, no mnie nie przekonuje. Znaczy tak to zdrowowy tylko. Bez bas, bas, wpływu. Nie wiem, czy. Się... Tylko rezerwowy. Ale no ja się mówię na przykład, to piłkarza, mieć się... innego na pastyka, który może być nie tylko rezerwowym. Zresztą też grywał uh -huh. w pierwszym składzie przed tygodniem na przykład. Tak, tak. tak. Zagrał no bo, w jak składzie, mówimy o no, piłkarzach, którzy się nie porony. rozwijają, na przykład, no to Bida się nie rozwija. Od no tak. momentu, kiedy go poznaliśmy. Natomiast Bida jeszcze i... jakkolwiek, w... no wyobrażasz tak, sobie tak, scenariusz, tak. że możesz sprzedać za rok na no przykład, bo, bo odpali. Tak? No tak, bo, ale tak, to musisz. Mam wrażenie, że regres o dwie klasy względem najlepszego Pospisila w tej lidze, który był czołową ósemką. Był w takim, nie wiem, top 10 pomocników środkowych. Ja bym tam umieszczał, posp posp pospiszla swego czasu śmiał, a teraz a top 30. Nie. No ma on akurat notuje liczby. No, On notuje liczby. On jest takim piłkarzem, że nawet jak ci nie zagra super meczu, to jest szansa, że jakaś właśnie jedna szarża da ci asystę i to ci zrobi wynik. Być może on, on też jest takim, takim piłkarzem. Trzeba by siąść na spokojnie, przeanalizować te, te kadry. Natomiast no właśnie, chodzi mi o to, że przyjście Łukasza Masowskiego, Wojciecha Pertkiewicza było awizowane właśnie jako taka rewolucja i też rewolucja sportowa, że to już nie będzie wieczny, kolejny, bo to już jest chyba czwarty czy piąty sezon przejściowy, tylko że już obejrzymy tą Jagielonię, która, która ma być takim produktem finalnym. Oni sobie dali na to półtora okienka transferowego. Półtora sezonu pewnie. Półtora, tak. Półtora sezonu, tak. O to mi, o to mi chodziło. Trzy, trzy okienka transferowe, no to jesteśmy w trakcie drugiego, jeśli się nie mylę, tak pierwszego. Tak, tak. Pierwszego? Czyli oni to po, po. No przecież oni zatrudniali Nowaka, tak? No tam było tak, że chyba najpierw Nowak, potem tak, Masłowski, tak. a potem Piertkiewicz, albo. Pertkiewicz Masłowski. Pewna, pewno. No. Dobrze, no w każdym razie i tak jest tych zmian. Zmian niewiele, natomiast chciałem mieć znaczy taki. oni ja, ja, jakieś ruchy jeszcze wtedy wykonali, no bo Gual przyszedł, przyszedł diego Carioca. Tak, no To właśnie. już chyba było. No właśnie, dlatego, dlatego skarżę, tak? że Masłowski. A nie wiem, czy liczysz tam transfery. to okienko w całości? Bo pewnie okay. ono w całości nie było zaprojektowane przez no, nich. Nie, nie wiem, nie? się, że liczyło od lata. Okej, okay, no, to, no to jak liczymy od lata, no to, no to nie, natomiast chciałem mieć taką polisę ubezpieczeniową jak nene. Jak oh, będę się ale. kiedyś ubezpieczał, to yy, poproszę opcję nene. Nawet dopłacę za nią, bo gość już beznadziejna była Jagielonia z Rakowem. Beznadziejna absolutnie, i od tego Gola się wszystko zaczęło dobrego dla Jagieloni. W sensie, no też nie Jagiellonia nie zaczęła spektakularnie wówczas grać, no ale miała już 2-1 i kolejny gol ze tego fragmentu dał jej ten niezasłużony remis. I tutaj też no mecz w zasadzie na 1 1 już raczej sprawiedliwy byłby to wyniki pyk. 2-1. I masz cztery punkty zamiast punktów 1. Tak, a tylko że to mi to się wydaje, że to już to, to, to tak trwa i trwa drugi sezon. Oczywiście no, później była ta kontuzja i Maza, gdzie było takie wytłumaczenie. No gdyby nie kontuzja i Maza, to byśmy mieli więcej goli i więcej dajmy na to punktów, bo i mas i mas i mas, tak. No wiesz, i teraz jak wrócił, to jest niby troszeczkę więcej spokoju. Pytanie, kiedy ta drużyna tak naprawdę. Wiesz, no, dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, że nie w stoku wygrali z Piastem w pierwszej kolejce, ale pamiętam jaki to był mecz i jak wyglądał Piast. Wygrali teraz z Miedzią Legnica. Patrząc z perspektywy Miedzi Legnica, albo, y, znaczy szczycić się ze zwycięstwa y, nad Miedzią Legnica, patrząc na że, że Beniaminek ma jeden punkt, a tak naprawdę przegrał mecz z Wisłą Płock tylko, z poważnych rywali, no bo tak, Warta Poznań, Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok. Powiedzmy sobie szczerze, no. Zero punktów w trzech meczach? Uwaga na Beniaminka. Beniaminek powoli się. No już jest, Powinno się już zaświecić w legnicy światełko, bo to już jest jedno. A, a zgodzisz się z opinią um, Zare Olbrychta, że um, Olaf Kobacki dało się to wykończyć lepiej? <grywać> <grywać> Minimalnie. Lepiej <grywać> się dało pewnie. Dało, no, znaczy wiesz, czy, dało czy dało się lepiej, Kowal? No, po Powiedzmy. Bo ja nie wiem, może się nie dało. Znaczy pytanie jest, co, co, znaczy, z, 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 czy będąc kobackim się dało? No, to, to do mnie nie pytanie. Da. Nie boję się ten skrót i czar mówi? Mógł to zrobić lepiej. Ale <grymka> to wiesz, nie <grymka> wiem. czy skłamał? Właśnie, czy skłama. Nie, to tu jest kwestia, tak? Jeszcze wracając do Jagiellonii Białystok, że tak, ta drużyna jest tak przewidywalna, na niczym nie zaskoczy. To, to wiemy, ja, ja rozumiem, że ja nie biorę też jeszcze na Nie, pomadł. no zaskoczy indywidualnymi zrywami. Ale tak, jedną, drugą akcją, ale oni później zrobią tyle błędów w no, że. No to na końcu nie zaskoczysz, rąkę. bo rywal nie, będzie na wiedział, na że albo nie... dajesz do głala. Na końcu nie zaskoczysz, bo ostatnio powinieneś mieć, dajmy na to, nawet z gry. Wydawało się, że powinieneś mieć trzy punkty. Ty chociaż pamiętaj, że Radomiak w drugiej gra, w ostatnim jest mówię, jak Jeloni z Radomiakiem, gdzie łapiesz takie dwie głupie czerwone. Znaczy tak, najpierw gówniarz łapie czerwoną kartkę, którą nie powinien znaczy drugą żółtą, Później wchodzi ten, taki gówniarz, to... nie jest młodzieżowcem. No nie, no ale no, gówniarz, ale wiesz, no, gówniarz piłkarsko, tak? To bo ile? No nie mów, że ma 100 występów w ekstraklasie. No, no właśnie. No trochę to... mniej. Już zosta zostawmy, to ten, zostawmy ten popularne skrzypa, nie, nie, ale nie, już, wiedział, nie, nie. już wiedział Maciej Staraczy, nie, tylko... że popularnego skrzypa, który nie, ma taką kartkę, teraz trzeba już, ściągnąć, teraz, bo on może tego nie wytrzymać. Teraz już mówimy gówniarz, bo już teraz młodzieżowiec nie musi grać w pierwszym składzie, także koniec. Zostawmy młodzieżowiec, nie jako główniarz. na liga główniarzy. Nie, no, 50 występów Uwia. nie masz tu coś. Tak nie, to na ruch. Na wieci, nie? Tak. Tak. Trubechę, tak, i oni zawalili sobie, zostawiają ci zespół w dziewiątkę, no to i wiesz, nawet no, mo można i to było ten remis dowieść, ale tak naprawdę jak ironiami i w ogóle nie. nie pasuje jako drużyna, która gdzieś tam w przewidywaniach, że tam coś się z tym zespołem odrodzi. Mi się wydaje, że nie. Po prostu nie no, miejsca się... 6, 12 da no, Tak, tak, to będzie takie, Ale że bardziej poradzą sobie bardziej. 12, 12 niż 6. 6, zgadzam się. Ja, ja też się zgadzam z tym, że 6 to byłoby już za wysokie miejsce. 8? Nie, też nie dojdzie Też na końcu sezonu. Czasami często jest tak, że ta ostatnia kolejka rozstrzyga, bo tam są w środku minimalne różnice. To znaczy, powiedzmy sobie jasno, zostawmy te miejsca do troszeczkę tak, bo wiesz, typowe na koniec sezonu i tak dalej, może nie pójść nawet w przypadku jak Jeloni, bo wiemy doskonale, jak to wygląda. Pierwsza runda kończy nam się tak jak się nigdy nie kończyła w ostatnich latach, czyli przed Mistrzostwami Świata 12 listopada. Następna zaczyna się prawie trzy miesiące później, bo 28 stycznia jest czas na... Transfery, tam jakieś inne przygotowania. przez ja, te dwa i pół to... miesiące to można dwa razy stracić formę i jeszcze ją zyskać. To tak <grym> ja <grym> ja znaczy... to jest bardzo niepokojące, moim zdaniem, w kontekście miedzi, Legnica, bo oni w zasadzie już całkowicie zaorali ten projekt pierwszoligowy, który dał im awans do ekstra klasy. Bo jak sobie popatrzymy nawet skład z tego ostatniego meczu, Lenarci, OK, podstawowy bramkarz. Na prawej stronie Julio Martinez, zawodnik, który był w pierwszej lidze rezerwowym. Milkowicz grał, to jest drugi piłkarz podstawowy z tego składu, który zrobił awans, no ale Gulen to jest nowy zawodnik, Matynia to jest nowy zawodnik, Kaciabłę to jest nowy zawodnik, Naweda to jest nowy zawodnik, Narsing to jest nowy zawodnik, Maksim Dominguez grał, czyli mamy trzeciego. Kto tam grał? Na Kobacki to jest nowy zawodnik, Enriquez to jest nowy zawodnik. Masz trzech gości w podstawowym składzie, którzy ci robili awans, plus czwarty jako rezerwowy. No to wydaje mi się, że czasami się dyskutujemy o tym, czy warto dać szansę tym piłkarzom, którzy wywalczyli awans, czy jednak trzeba zmienić i przystosować do kstrawej rzeczywistości. Mieć zmieniła, ale wydaje mi się, że mieć zmieniła na mocno wariackich papierach i ten specyficzny sezon, o którym powiedział Kowal, może być dla nich takim gwoździem do trumny, bo oni wyobrażam sobie, że łapią jakiś ryb, nie wiem, w dziesiątej kolejce, tak? Może już wcześniej coś wygrają, i za chwilę jest ta długa przerwa, i w zasadzie po tej przerwie. Nawet te drużyny, które złapią jakąś formę, no to. to... Ale moim zdaniem przegieli, przegieli. Chodzi o to, że Liga nie przy... liga W pierwszym nie... składzie masz Argentyńczyka, Chilijczyka, dwóch Szwajcarów, Dominikańczyka, Czarnogórca, Holendra, Meksykana. To jeszcze, wiecie, jak są jakieś kolonie, tak? Lechma Portugalczyków na przykład. No to tu masz no, brakuje, nie wiem. Jacko, tu, Liga Izraelczyka czy... i Palestyńczyka No tak, ale to wiesz, ja jeszcze to, to... Liga, na Pamiętaj, że Beniamilkowie Beniamin, Beniamin, ogólnie tak, tak naprawdę. No wiesz, muszą liczyć na to, żeby wystartować dobrze. Ewentualnie jeszcze udało się jakoś gdzieś tam punkty. Pamiętajmy, że no mieć Legnica na, na, na tą chwilę jak ja dałem Pawał na tych rywali. No dobrze, za chwileczkę przyjdzie czas zmierzyć się z tymi Europejczykami. No to, to wiesz, poziomem może, może je dojechać. A później masz dłuższą przerwę nie śmieję, po zakończeniu sezonu, tą zimową. Bo ona jest, ona, ona jest naprawdę jakaś yy, kompletnie. Yy, ja nie wiem, co będą robiły, domyślam się, że polskie drużyny z ekstraklasy będą? No na mundial wielu z... nie pojedzie. No nie, no chyba będą, że na Weda. Ale będą grały. A e, Urtenecze e, raczej też nie, nie? A ja tam w Hiszpanii ktoś dobry gra teraz? No, no, no chyba <laughs> Znaczy chyba nie, no bo wiesz, ten nawet teraz nie grał. No ale dobra. biorę, biorę pod uwagę. <laughs> pod... to, to <laughs> ale nie, Spokojnie. No, biorę, Ale nie, no. Biorę... Ale się <laughs> odbuduje. Na, Tak, ale biorę, ale biorę to pod uwagę, że no wiesz, jest ten problem, że później co musi zrobić? Sparingi będą, tak? No rozumiem, że to będzie tych mnóstwo sparingów pomiędzy klubami ekstraklasy, bo coś trzeba będzie robić. Miesiąc i piłkarze, chyba nie dostaną nagle wolnego. Nie ja miesiąc im dał. Niech sobie Mundial poglądają. Ale zobaczy, paczekaj, oni, dosta ale oni dostaną na święta miesiąc. Czy dwa tygodnie. Nie, oni muszą coś do, do końca Mundialu, coś robić. No, grać z no. No, przecież Zawsze dostają na miesiąc na. Jak to teraz? A ściągniesz ich później ze świąt? Bo no, wolałbym nie. Bo tym bardziej, że tam to logistyczne wyzwanie w przypadku Mundialu. Ja się z Pawem zgadzam, że. Mi się podobały te transfery do pewnego momentu, bo też były medialne. To dla nas było dobre, bo jak jest ten sezon ogórkowy, no to o czymś musimy pisać i mieć trochę tematów dostarczyła, tylko że jest jakiś też limit. tak? I wydaje mi się, że już przed tym transferem Narsinga było tak, że okej, okay, dobra, pościągaliście, teraz chcemy, chcemy, żeby to poukładać, ale później jeszcze Narsing, który no też jest, zrobił się takim trochę obieży światem, tak? i wydaje się, że jest piłkarzem, który chociaż dobrze zagrał w Stoku, to, to trzeba przyznać, że mógł mieć dwie asysty i też w e, tej sytuacji, kiedy był rzut karny, to było po jego, e, po jego akcji. A tu jeszcze Narsingh, jeszcze ten Naweda. Ja nie mówię, że problemem na e, problemy Miedzi i znaczy rozwiązanie problemów Miedzi i Legnicy jest teraz ściągnięcie dwóch doświadczonych ligowców, którzy tam e, przywrócą odpowiednie proporcje, ale też m, trzeba mieć świadomość tego, że poukładanie tego, no to... Długo zajmuje a też nie ma żadnej gwarancji że się uda. Słuchaj, oni chcą, mi się wydaje tak. Oni by chcieli fajnie grać w piłkę, ładnie dla oka, tylko oni powinni zwrócić uwagę na spadkowiczów z ostatnich nie wiem, czterech sezonów. Ale oni nie chcą grać. Oni, oni nie, w pierwszej nie, nie, nie. lidze nie gra, oni bardzo mało chcieli tracili w pierwszej lidze. Tak, ale wiesz, i nie grali i... żadnej widowiskowej piłki. Słuchaj, to jest troszeczkę inny poziom. Pierwsza liga i, i, i ale wiesz, no tutaj jakby chcieli tak jakby za bardzo tak, bo to właśnie te nazwiska, mm. to mają zawodników, którzy powinni gdzieś tam grać do, w ofensywie, nie, później w defensywie dostaniesz yy, yy, Dwa strzały i nie bardzo wiesz, jak się odkręcić. To te, te mecze no, z takimi rywalami. Powiedzmy sobie szczerze, na tle takich rywali. Jeden punkt. No, no i trzeba strzały. przyznać, że I to też jest mają bo... jeden punkt z radomiakiem na początku sezonu, tak? No to, to powiedzmy sobie jasno, tak naprawdę. Nie widzę, nie, nie widzę opcji, jak przyjdą ci ciężsi, że to będzie punktowanie. Chyba, że, chyba, że tak. Oni będą... pewnie żałują, że z Lechem nie mogli zagrać w drugiej kolejce, bo to jest taki no. moment, że można sobie. Ale poczekaj. No, no właśnie, bo ten zaległy mecz nie wiadomo, kiedy oni zagrają, nie? Bo tam jedna kolejka jest teraz jakoś na sierpień jeszcze przerzucona, czyli tutaj nie wiem, czy to jest. Ta, no, no z 31 no, jest, to są te dwa zaległe z teraz. A jeśli chodzi o te zaległe z drugiej kolejki, to jeszcze nie ma terminów. W no, 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 finale mundialu, jak będzie finał Mundialu, tego dnia zagram. Panowie, w ramach rozgrzewki. Panowie, trzeba, trzeba iść dalej. Do meczu Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Smutna informacja jest taka. Jacek Zieliński na antenie Radia Kraków. Kamil Pestka zerwał wiązadła krzyżowe w kolanie. Jako klub stworzymy Kamilowi najlepsze warunki do operacji i rehabilitacji. Jest naszym wychowankiem, jest naszym kapitanem. Wielkie, wiele zdrowia dla Kamila. No ale cóż, chyba najlepszy okres kariery. Kamila Pestki? Ja już myślałem, A to już 6-8 miesięcy przerwy, tak? No ja już myślałem, że to już będzie ten moment, że może już nie w tym oknie, ale już zimą, że ten transfer w końcu się wydarzy, bo on mówił tak co, co okno, w zasadzie po oknie, że jakieś tam zainteresowanie było, głównie z Włoch i e, z jakichś powodów te, te transfery nie, dochodziło do, nie dochodziły do skutku. Nie no, strasznie szkoda, no bo już fajnie zaczął ten sezon w ofensywie, My go raczej z solidną defensywką kojarzyliśmy, a, a, a nie zapędzał się w podpole karne tak często jak na przykład, nie wiem, Abramowicz. A, a tutaj też fajnie, fajnie zaczął liczby, liczby, miał. Szkoda, chłopaka, no, co można powiedzieć. Tyle, tyle też dla Krakowi, że tam naprawdę ma godnego zastępcę, bo Siplak jest. Piłkarzem, który pewnie grał mniej niż grałby w wielu innych klubach ekstraklasy ze względu na, na pestkę, bo też w orbicie zainteresowany. No wiesz, Siflak też musiał teraz łatać problem na środku obrony. Tak, 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 to, tak. tak. Jakby Krakowie ma szeroką kadrę, ale hmm. przy wielu problemach, bo teraz nie było Jabłońskiego, Jugasa, Rakoczego yy, i kogoś tam jeszcze nie tam było. Tam COVID jest generalnie chyba. Yy, I trakcie, jeszcze ja, ja tak słyszałem, że jest COVID i z tego wynikają te problemy kadrowe, więc za chwilę można zakładać. No, a jeszcze w trakcie już, meczu okay. pestka, Rasmus szedł z kontuzją też nie wiemy, czy to będzie groźna kontuzja. Tak, więc ta szeroka kadra może przestać być taka szeroka i trzeba będzie tam podejmować jakieś niestandardowe decyzje, może zmiany ustawienia, zobaczymy. Mecz mec takich, dajmy sobie porazie i idźmy do domu, tak. nie? Nic ciekawego? No tak, to, Ale... to, to, no, i to wystarczyło. Nie? Dali sobie porazie i później, szkoda, że wyszli na drugą połowę. No. Krakowia nie wytrzymała ewidentnie tempa tej rewelacji sezonu. A to takie, to, takie, ale to, to, to bo rewelacji sezonu czyli w początku sezonu Do trzech kolejek, tak? Trzy kolejki, dziewięć punktów współlider z Wisłą Płock, no i nagle jeden w trzech następnych, no to tu, no tu... Się z musi się odkręcać po meczu z Legią jest Teraz strach, trzeba grać na przeciwnika Górnika zawsze w następnej kolejce tak, ale nie, wiesz co Jacek ja, ja, bo Jacek Zieliński troszeczkę tak jakby, nie wiem coś przeczuwał, bo ja pamiętam jego słowa po trzeciej kolejce, on był w kanale w Plusie, Plusie był gościem i powiedział tak, że po trzech kolejkach to nikt nie spada z ligi, nikt nie zostaje mistrzem polskim. Ale on zawsze to się w takim tonie bardzo rozwijał. Tak, dostaną, ale wiesz, ale. Ale że Ale, ale no, Ci, po, po pierwszej A Paweł stanął, bo mówi takie rzeczy czy coś, nie? No po prostu gramy, chcemy coś. No nie wiem, no do, dobra, ale takie, to jakby się. Jak to pamiętam jakby jak nie po... wypowiedzi Jacka Zielinski to jest zawsze goś, który tonuje wszelkie. Tak, ale to jakby, nie, się nie, ja. jakby się nie zda jakby sobie zdawał sprawę że tu w tej drużynie coś może za chwileczkę się rozwalić i, i nie pójść w tym kierunku, co poszło na samym początku, nie? Ale on daje się... taką wypowiedź po tej pierwszej porażce, że tak jak po tych trzech meczach nie wpadał w samozachwyt, czy drużyna nie wpadała w samozachwyt, tak teraz nie może powiedzieć, że świat się zawalił i jest jakiś większy problem w, w drużynie. Więc ja myślę, że takie właśnie... Ehm, może nie bagatelizowanie, co uspokajanie nastrojów, to po prostu tak od, od zawsze mówię. Ja co chyba nigdy nie skrytykował byłego pracodawcy, niezależnie od tego, w jakich warunkach został zwolniony. Bo na przykład mógłby mieć dużo żalu do Lecha Poznań, że nie, nie pozwolono mu prowadzić drużyny w tym meczu z Manchesterem City. A, powiem Ci, że jak, jak robiłem wywiad po Arce, to... No ja właśnie się przygotowałem, jak, jak był w arcy, to się przygotowywałem do wywiadu i szukałem takich, wy, takich wypowiedzi. Mówię, a może tam się na kogoś ten... E... Czy znaczy nie powiedział, bo chyba... I wpadł go... dziennikarz, Paweł chyba... Paczul, pierwszy nie, raz bo... mówił. Chyba midakowie tak. zwalniali. Oczywiście ale... nie powiedział, że oni są HIK, ale no, było widać pretensje. Może po tej Arce, bo ja, ja robiłem ten wywiad wcześniej i mówiłem, a może o niecie czy coś tam, ale to o wszystkich z klasą. I później i nawet chyba o to Jaska Mówił, że nie warto ze sobą panić mostów, bo nigdy nie wiadomo, co przyjdzie. I zrozumiałem te słowa wtedy, jak objął drugi raz Krakowie. <grym <grym no, jest... no bo też mógł jest... mieć pretensje. tak? Zrobił no, tak. dwa transfery wtedy, Piątka i Kondziora, z czego Kondziora nie wypalił ostatecznie, bo wtedy przed Michał Prowierz se... tak. w przerwie między sezonami, nie? Tak było. Eee... I nie chciał Kondziora. Bo... Do górnika pożądł. A nie, okej, okay. Pią, piąte chyba wcześniej przyszedł, nie? Już grał u Ziemińskiego. Tak, no to na pewno. No. Nie, to he, Helik chyba i Kondzior wtedy przychodzili no, w tym to, okienku, kiedy go zwolnili. Ale, ale, ale widać, że jest jakiś tam problem, tak? No tutaj był lider, teraz już jest taka strata sześciu punktów do lidera, nie? Ale ja nie mówię, wiesz, no, z perspektywy nawet, że jak coś nie szło, ale nie, tam wszystko szło, bo i wyniki były i sytuacje były, tak? No, do Krakowi w pierwszych trzech kolejkach ciężko się było przyczepić. No, się okazuje się, że ale teraz już tak jest na zasadzie, mówię, że. Jeśli chodzi o, śl a jeśli chodzi o Śląska, no. ja się to codziennie zastanawiam, o co was zapytać. No to to jest To Ale to, co Roki powiedział przed, przy okazji Miedzielegnica. W starych ostatnich przy, meczach. Przy okazji Miedzi Legnica, że. Nie że mieć Legnica, nie, nie gra z Lechem Poznań. Nie, no to jak Lech, Lech... <laughs> Lechy. Na przykład, Śląsk tydzień temu wygrał na Lechu Poznań, tak? Tak. No to widzisz, to teraz nie gra z Lechem Poznań, już nie wygrał. <noise> ale zobacz, jeden, zobacz, 1-1. 0-0. Czyli malecha i pogoń. 1-3. Śląsk tak, ale W ogóle, w ogóle po, dolny, po dolny Śląsk mógł mieć taki super moment, jeśli chodzi o region, bo znów ma trzy drużyny w ekstraklasie i wychodzi na to, że każda z tych drużyn jest póki co totalnie nieekscytująca. Nie, y a jeszcze chrobry był bliski. Moim blisk. zdaniem śląsk wrocław to jest idealne, idealne lustro dla Agilonii Białystok. To są takie same drużyny. Obie potrzebują rewolucji. Ale właśnie w Śląsku już chyba jest ta rewolucja. Oni w pozbyli się wszystkich piłkarzy, którzy mieli większe doświadczenie, w tym Krzysztofa Monciskiego, który jest piłkarzem ekstraklasowych rezerw. Tam w zasadzie to jest drużyna takich ekstraklasowych, jeśli chodzi o Śląsk. Tak, bo oni, oni mówili, że jakby zdiagnozowali problem w tym, że musieli zmienić liderów w tej szatni, że nawet. To już tego nie mówili, ale ja to tak sobie odczytałem. Nawet jeżeli do Krzysztofa Mączyńskiego nie możesz mu powiedzieć, Myślę, że. Tak, w budowie jest ta nie możesz mu powiedzieć Krzysztofowi Mączyńskiemu za poprzedni sezon, że był beznadziejnym zawodnikiem, że to przez niego Śląsk grał tak słabo. Natomiast no, był ewidentnie liderem tej drużyny i, i no, miał trochę twarz porażek w tamtym sezonie Krzysztof Mączyński, bo on też z tej roli lidera niekoniecznie dobrze się wywiązywał i po prostu no, chcieli, żeby ktoś inny przejął, ktoś inny prowadził te te, te drużynę tak od strony od strony szatni, więc też, też charakterologicznie dużo zmian we w no, ale na pewno dobry ruch za draniem Łyszczarzem, bo Kaja Quintana w każdym meczu wychodził w pierwszym składzie i nic z tego kompletnie mm -hmm. nic z tego nie wynikało, a tutaj pojawił się Łysczarz i był takim piłkarzem konkretnym, bo i dochodził do sytuacji i strzelił bramkę i potrafił utrzymać się przy piłce. To wydaje mi się, że jak najbardziej na plus. Zastanawiam się sytuację Martina Kączkowskiego, bo ja mówiłem o Damianie Kondziorze, że to jest taki eksklasowy pełniak. W sensie masz go, wiesz, że on gra dobrze, tak? I Martin Kączkowski jest właśnie uosobieniem tej idei, bo też masz Martina Kączkowskiego i on zawsze gra dobrze. Tymczasem przegrywa realizację z Patrykiem Janasikiem, co jest... Yy, Zaskakujące. O Patryku Janasiku byśmy czegoś takiego nie powiedzieli. Bo chociaż nie gra źle, to wydaje mi się, że Konczkowski jest no tak. wyróżniającym się piłkarzem w lidze na tej pozycji. A to był taki transfer, że Śląsk chciał mieć spokój na Dwa-trzy sezony na tej prawej stronie. Tak, i to bardziej y, Kączkowski robił ukłon dla śląska, bo poszedł do gorszej drużyny. No tak. y, dzięki temu, oczywiście, że tam został większe, lepsze, lepsze warunki finansowe czy dłuższy kontrakt. No ja też się dziwię, bardzo się dziwię, bo raczej nie byłoby gorzej z Martynem Kączkowskim, a Patryk Janasik też nie przekonuje mnie jakoś szczególnie na początku tego no, sezonu. Nie grać źle, tak? Tak, nie tak. tak. Jest... No, gra na Janasikowym jan poziomie, tak. więc no, jest to taki, jest tak, to taki myślę, poziom, że raczej przy Konczkowskim ja nie miałbym skrupułu, żeby go odstawić. To można żartobliwie powiedzieć, że Janasik to nie jest Janosik. <noise> no nie. <noise> Janasik to jest taki mały Janas. <noise> <Brawo. głosy> oh. Wiesz co, ja, ja tak jak już obejrzałem... Ja się. to tak nie jest, kilka Kilkanaście meczów. U, tych, się. Sprawdźcie maila, panowie. Tej, tej, tej ekstra klasy to coś mi się wydaje, że te, rzeczy. takie zespoły jak Jelonia. No na początku nie wierzyłem, znaczy myślałem, że Krakowia troszeczkę. Lub, Lubin też myślałem, że troszeczkę wyżej. Śląska, taki fajny środek tabeli. Poczekajmy na to. Będzie jakaś jedna, znaczy jedna już wiem jaka będzie niespodzianka, to będzie Wisła Płock, bo nie ulega wątpliwości za dobrze wyglądają, to się nie da Dzielić? Kolo, da się. Nie da się. Da się. Nie, nie z tymi zawodnikami i według mnie nie, nie, nie z tym szkoleniowcem. Teraz siedzi sobie Paweł Staną w swoim płockim mieszkaniu i sobie, panie Kowalczyk, proszę mi patrzeć. <laughs> tak, nie, nie, no jeszcze tam wróci, oczywiście wrócą jeszcze te... te A co nie, wybrzyma... z, nie z tym szkoleniowcem, bo wyzwałem się z... rzeczy. Nie, I że... kogo skrytykowałeś? Nie no, że nie z tym szkoleniowcem, nie da się spierdzielić, nie? Aha, okay. No, tu z tymi zawodnikami, okay. tak dobrze wyglądająca drużyna. Pamiętaj że, pamiętaj że w Płocku będą... Pamiętaj, że w Płocku może nie, może nie muszą mieć... A czemu do Płocka? Bo ja, nie, nie, ja robiłem nie, nie. kozaków, Badziwiaków, to nie, nie. patrzę, Wrocław tuż... Chodzi mi... Bo ty rozwinąłeś, bo się pytałeś, dlaczego, bo coś pisałeś. Chodzi mi o to, że te wszystkie drużyny, Śląsk, Lubin, tak o Kuba mówi tak, drużyny z Dolnego Śląska. Nie? No to pamiętajcie, że dzisiaj po, po dzisiejszej kolejce na czele tabeli jest całe województwo mazowieckie. A Kowal, bo bardzo dobrze powiedział, że województwo mazowieckie. Tak, tak, tak. nie, nie Mazowsze. Ma 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 bo Mazowsze, ma tak, bo Radom się w jak jest tak, tak, Mazowsze. No dobra, województwo mazowieckie. Chociaż to, że Radom leży w Małopolsce jest takie trochę... W, Mazowiec w województwie mazowieckim. <noise> Ale leży w Małopolsce. A Radom słuchaj, to była Słuchaj, kiedyś było to a, a, województwo radomskie i, i mieli spokój. A teraz nie, Szymon, no, Szymon, Szymon kolportuje te teorie. Tak, Natomiast tak, Szymon też ostatnio powiedział, że w Kielcach paduje kompleks Radomia i przestałem wierzyć w teorię jego. Tak, też wstanie, Szymona. Wstanie, że ostatnio będą k, derby mieć, ten derby Korona kielce Radomia. Jak za tydzień podobno, oni podobno z jedną ulicą są dwa obiekty stadionu. No Nie wiem. No, od kiedy to Kielce z Radomiu mieszkają? Ja mieszkałem w Kielcach trzy lata, nigdy nie słyszałem, że Radom jak to derbowałem. Ja już teraz. to będzie Ale jest nie, ja o tym, ale to jest tak zwany mecz Warchoły kontra scyzory. A, czy coś okay. takiego. To muszę się dowiedzieć w takim razie? Jest, był, jest artykuł na weszło na ten temat, autorstwa wspomnianego przez ciebie kolegi. Bardzo ciekawe zresztą. Ale to. Albo nosi... O jezus, to może być. My w ogóle lubimy mówić o klasykach, to jest spokojny klasyk. A tak, ale nie, to będzie klasyk na zasadzie. Dziesięć żółtych, dwie czerwone, to tak do przerwy, nie? po przerwie drugie tyle, nie? <gulę> Może być taki klasek, jak się, jak się tam uwedzą, no, nie? Kowal, nie mów tak, bo pan Leszek Ojrzeński powie, że nie lubisz korony. Ale no, lubię. Lubić. lubię, lubię, ale co nie? Ale panie Leszko, jak... Tylko lubię, lubię koronę taką, jaką widziałem w meczach u siebie. Taką, jak ona jest. A, a, a... Wiesz, co, ty, co, ty robisz za Tour de polo, No już, już, bo ty robisz się i... A ja tylko ty, chciałem powiedzieć, że... Słuchajcie, jajami strzelił Lipski. Dobra, już koniec, to, że, o tym. To, bo. że powiedzieliśmy, że nie można tego spieprzyć w, w Płocku, to jest taki moment przełomowy dla kibiców Wisły Płock. Teraz powinniście się zmartwić, bo to jest taka tak zwana klątwa. Słuchaj, przed meczem Lewandowskiego w Barcelonie o 22.00 chcesz rozmawiać o jajach Lipskiego? Nie, ja chciałem tylko, no, no, przechodząc do meczu widzę chciałem tylko pochwalić Patryka Lipskiego, bo może się śmierć, śmierć, że strzelił jajami. Mhm. Bardziej poprawnie politycznie powiedział, że brzuchem. Zła powtórka była dla mnie. Ale ostatnio dobra zmiana z Legio, teraz gol, więc chwalę. A mecz? Jaki był? <grym> 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 <to> każdy <grym> widział. Ja, znaczy no... Ciężko mi byłoby chwalić Patryka Lubskiego za ten mecz, bo moim zdaniem grał słabo, jak i cały widzę. A przy tym golu no on tak, on nawet nie wiedział, ja. gdzie jest dokładnie ta piłka. I tak... Ale to trzeba mieć, się znaleźć. No, to można jak tak grać. Pani To Po prostu widzisz, że coś. Coś się tam dzieje, to tak, tak se wyskoczył bez większej wiary, jak Rod go, go trafił. On nie, A nie, to jest domena jest największych to... piłkarzy. Pip po tak strzelał golem. Nie no, tu, tu bardziej, to tu za... bardziej bym oddał szacunek Widzewowi, bo miałem poczucie, że tak koło 85 minuty Dawid Szulczek już miał w Dobra, to już się nic nie wydarzy. Ja dbam tylko o to, żeby wywieźć ten. Czy możemy. to ja tylko dodam ją Czy możemy przeforsować, za, że Patryk to, to... Lipski to jest polski pipa i Ale w ogóle nie, nawet, nawet sobie, bo... w zaleczonym czasie gry Dawid Szulczek wpuścił dobrze grającego go Kamila Kościelnego po to, żeby jeszcze tak, zabezpieczyć. Tak, A tak, wtedy tak, widzę miał najlepszą tak. okazję i strzelił gola. Tak, tak, także... Chciałem Wam powiedzieć, że. No i za trzy okazje chyba widzec sobie Patry stworzył Patry w tej końcówce. Patryk Lipski. Znaczy, miał szczęście w tej sytuacji, bo Patryk Lipski, gdyby widział piłkę, uderzył. Żeby to nogą. A że nie widział, to odbija mu się od brzucha Ja jak to woli, i dlatego wpadła. No, po prostu... a, gdyby, a gdyby uderzył nogą, to poleciałaby w trybuny i byłoby zero do 0. No i, i tak by się mec skończył. Ma już dwie bramki, a Pippo Pońzagi w swoim ostatnim sezonie? Miał jedno, jedną w serii. Wow. A w przedostatnim dwie, a w trzecim ma do końca dwie. Więc moje, i moje stwierdzenie szukał... jest takie. Szukałeś, nie weź, no, pokaż. No. Ty no... Ty szukał piw po Izagie'u, ja. Dobra, weź, już przejdzie. Izaki chyba jest mistrzem świata, jeśli dobrze pamiętam. Tak, był, był w tej kadrze. Był. Tak, jak Patryk pojedzie. Patryk Lipski ma jeszcze szansę. Ja, to jak się. pojedzie na mundial, to też będzie. Jeszcze dwa mundiale, może na trzy lata muszę zaliczyć, bo hmm. ma 28 już to, lat. To, już to widzę. 32, 36. Już to jeszcze trzy mundiale. Już to widzę, za Lewandowskim Lipski-Wolski. I Furman na dziś, <grymne> Łukasz Lipski z chyba, tylko, dobra, dawaj mi tutaj. Coś ty cieszy na tym meczu, bo mi nie zależy na nim szczerze. <grymne> Ferdynand Lipski, dawaj, jedziesz. Pippo inzagi. Nie no, można pochwalić bramkarza widzewa, bo przy całej słabości tego meczu, no to on jednak był tym piłkarzem, który utrzymał ten zespół w grze. Bo warta oddawała z dobrych pozycji bardzo złe strzały, szczególnie ta sytuacja fina maempy który no miał mnóstwo przestrzeni w polukarnym, a po prostu zamknął oczy i pieprznął, co często jest dobrą taktyką, ale w tym wypadku akurat nie były najlepsze. No tak, ale tam później chyba przez całe spotkanie, to z jednej i z drugiej strony, to wszystkie te strzały z dalszej odległości, to leciały prosto w środek bramki i prosto w, w bramkarzy. Tak? No to powiedzmy sobie, jasno, to, to, to dzisiaj musielibyśmy mówić o jakimś klopcie, jednego z golkiperów albo braku bramek no poza tą ostatnią poza tym ostatnim tym fragmentem gry a jeszcze tam powiem że sta, się, ta, sta, sta, sta tam, się tam się dobrak. tam, tam poza, nie wiem no, chyba, chyba trochę wody spadło z nieba tak tak. Podarzy, że tu w Warszawie nic takiego się nie dzieje, no ale dobra. No, poza... Po, opadałem w Polsce. Nic mnie nie zdaje Ja bym w szoku nie, 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 w ogóle, nie, nie, nie. jaka pogoda jest w Polsce, Taka a propos z tej kolejki. Tu pada. Przecież tu... pada. Ż żelek żyjski w koszuli swelczej marynarce, że ja patrzę za okno i się po prostu leje no, Żelek to powiem tak, ale musiałbyś mu tam w tamtej. No, żelek on. z Anzibara wrócił, to wiem. <laughs> <laughs> Dla niego za wszyscy teraz. Ale też ile patrzyłem na problem niuansów klimatycznych, ja na żurka w takiej kurtce. Takiej, takiej, takiej a dzisiaj nie wiemy, gdzie byli w kurtce. Do, i tam sprawdziłem. 12 stopni, tam było. W ogóle ja A cały nas weekend 30. mam Cały weekend pod uh, tym, jak to się mówi, się. pod mianownikiem Jana Żurka. To co, codziennie słyszałem już o Janu Żurku. A co słyszałeś wczoraj? Kamil Kosowski komentował mecz i mówił, że no tu się jest Jan Żurek, pozdrawiam. Trenował mnie w górniku. Okay. I ciekawostka? jeszcze pracował w pełni Warszawa. Tak. No quiz właśnie. W quizie był Jan Żurek też. Tak, ale to no. za swoją całą. Za moją sprawę. Odstawiam, że dzisiaj miałeś też z rana żurek. Nie, nie. nie. Siedem, a, a taki żurek bym zjadł. Makaron. Kowal smakami no. zarobiłeś. <laughs> Mamy się został, został mi w domu ten makaron, więc zmierzamy do mety, bo ja też będę dzisiaj oglądał Roberta Lewandowskiego z człowiekiem o pseudonimie Sąsiad. Zobaczmy, jak kozaków. Pozdrób Sąsiada. Czajka, do pseudonimie Sąsiad. Rawas, Paluszek, Olek Paluszek, Ulik, Cichocki. A dlaczego nie powiedzieliście, że Podolski kupił ten autokar? Co? Podolski kupił autokar, drużynie juniorskiej Górnika Zabrze. Nie wiedziałem o tym. Bardzo miły gest. Też nie wiedziałem. Potwierdzam. No bo właśnie... Od Dajcie, bo nie widzę. Bo media tylko się zajmują Podolskim, który się wyzywa kibica z kibicami Legii, a nie mówią o takich rzeczach. Media milczą. Dajcie nam na, na fula, bo nie widzę. Rossi, y, Konzior, Nene, Rapek, Janża, Wolski, Dawo, Wilczek. Piłkarzem tej kolejki wybraliśmy Olka Paluszka. Chciałem to tylko dlatego, że powiedzieć Olek Paluszek? więcej. Forenc, Wolski, Kasperkiewicz, Jensen, Matynia. Kubacki, Haratin, Mainpa, Gettinger, Sanchez, Doleżał Duży sukces dla Higdańsk, nie ma żadnego piłkarza. <grymne> <grymne> Ale to tylko dlatego, bo nie gra w tej kolejce. W Zagłębie chyba musisz ścianąć napastnika. I były to doniesienia o Dawidzie Kurminowskim. Jestem ciekawy, czy to się uda. Musi. Z... Bo jakkolwiek patrzeć, król strzelców ligi słowackiej. A dobrą teorię dałem na czat, nie? Co? Dobrą teorię dałem na czat dzisiaj. Z tymi polskimi napastnikami w Zagłębiu. Nie. To nie. No, bo? Bo, jak gdyby uogólniłeś Na przykładzie napastników. Nie, no, ja tak lubię. Paweł, Paweł miał teorię, że za pozoruje stawianie na Polaków. <laughs> <laughs> to by trzeba było bez sensu, skoro było trzech obcokrajowców w pierwszym składzie, ale, ale się uparł, że skoro do na napastników, no to. <laughs> ale chciałem was zmusić do y, y, mentalnego ping-ponga. A nikt nie odpisywał. <laughs> nie, nie chciałem go <laughs> y, 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 Trzeba się to... wyżywać na Kusińskim. <laughs> nie chcę z nim <laughs> rozmawiać. Tabela. <laughs> Wisła Polski jest pierwsza, drugi jest trzecia jest Legia. W strefie spadkowej Legia, Lech, Lech i Mieć. Lech ma dwa zaległe mecze, wypada to podkreślić. Tak. Eee, I Lechia Lechia też. Też, Legia też. Raków Legia. też. No i Mieć ma jeden. I teraz tak. To ja bym chciał powiedzieć. Jutro zapraszamy Państwa serdecznie na Weszło Polskich. Eee, zapraszamy też na Kowal Menadżera. Zapraszamy też na na quiz, który będzie w środę. Oglądajcie quiz, który był ostatnio, bo wróciliśmy. Co jeszcze? Klikajcie Suba. W, tym, w tym, tym linku, co jest na dole. Zostawiajcie łapki w górę. A dla Wojtka pieli Jerzego Angela. Tak a już tak zapraszasz, to kojarzysz, jak jest ten? Jak jest za tydzień? Jest mecz o 20? Nie, o 20 mam. program. Okay. No i tak ci nie wierzę, bo muszę sprawdzić. No dobra. Oglądajcie Koba Manager. No mówiłem, Roki wyjaśnia, oglądajcie. Oglądajcie Hada nic nie gadaj. Tak, oglądajcie nowy odcinek, jak Adam zmontuje, czego nie mówią. Kto? Czego? Co, kto będzie? Nie będzie czego nie mówią, będzie teraz zakupy mango, kuple lechy Gdańsk. Ciekawy eksperyment. Ciekawy ma to, eksperyment. Ma potencjał. Zobaczymy, jak mi wyszło. Dużo zależy od montażu, tak powiem. No i co? Dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Siemanko, siema, cześć, Bo nie, 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 nie przedstawiłeś nas na koniec, nie Jaga miała kapsle mieć, a skończyły się w kasynie żetony. Przeczek wygrał mecz, lecz w 13 został... Z Zlegio prawie darek spadł, tak jak się Kleczkiereś w tym wypadku. Akurat wstał ci, zagłębia chyba mnie. Zadudziliby na śmierć, a stal mielec była ok. Jak Rumun z Radomia, licencję pożyczył.